To możemy zaczynać. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. 22 spotkanie. Tak na szybko wyliczyłem. Wydaje mi się. Plus 1. No, to jest już wynik. Witamy serdecznie. Może Pani przejść spokojnie. Nie mogę tutaj. Jeszcze. Pani ma zawsze umiejętność wybijania, prawda? Z taką myśli. Tak. Temat dzisiejszego spotkania, hejtu naszego powszedniego, nie jest to nawiązanie do istoty chrześcijaństwa, bo takie głosy się pojawiły w internecie, że to jest atak przeprowadzony na polskie chrześcijaństwo. Nie, raczej chodzi o to, że nienawiść stała się dzisiaj religią wielu Polaków. Chciałbym serdecznie przywitać naszych gości. Edyta Biernacka, gorące brawa. Tomasz Stawiszyński. Edyta Biernacka jest psychoanalitykiem, współprowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Tomasz Stawiszyński jest filozofem, dziennikarzem związanym z Radiem Tok FM oraz z Przekrojem. Bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami, ale zaczniemy troszeczkę inaczej, tradycyjnie. No tak, ale jeszcze Piotrze, okay. Ponieważ Piotrowi nie wypada, to mi wypada. Wielokrotnie wspominaliśmy, że w pewnym sensie efektem naszych spotkań z Państwem są książki. To było pierwsze, to było Zbudź się Polaku, rodzaj takiego resume pierwszego sezonu Sztuki Myślenia. Teraz rozpoczęliśmy trzeci sezon, ale od pierwszego sezonu Piotr tak naprawdę pracował nad fenomenalnym dziełem, takim trochę opus magnum i pewnym resume myśli Wyspiańskiego z perspektywy polskiej, czyli z takim nerwem polityczno-społecznym, ale również filozoficznej, czyli interpretacji no, hermeneutycznej dzieła wyzwolenia, ale z zacięciem filozoficznym bardzo mocno. Burzenie polskiego kościoła, Wyspiański, burzenie polskiego kościoła, a my doskonale wiemy, że 150 lat temu urodził się artysta, który przejrzał nas na wylot. Mówię o tej książce, ponieważ Teatr Słowackiego jest współwydawcą, tak można chyba powiedzieć, wraz ze wydawnictwem Znak tej książki. Można ją nabyć w księgarniach. Już dzisiaj niestety w teatrze nie jest do dyspozycji. Polecamy bardzo serdecznie. Opinie o tej książce są fenomenalne. Naprawdę z wypiekami na twarzy wielu mądrych ludzi już ją przeczytało. Podobno się bardzo dobrze sprzedaje, bo zapytuję w różnych księgarniach, jak do nich trafia. Więc jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji, zachęcamy do zakupienia tej książki. Ja się zarumieniłem w tym czasie, oczywiście, czego nie widać, mam brodę. Ale to jest efekt rzeczywiście mojej pracy w teatrze i też tych rozmów z Państwem i dlatego miło mi jest, że Bartek o tej publikacji wspomina. Natomiast dzisiaj zaczniemy jak zawsze performansem i poproszę Bartosza, żeby wprowadził nas do tego eksperymentu. Dobrze. No właśnie. Performance. No tak po prostu dzisiaj trochę występujemy w roli już nie tylko filozofa i reżysera, ale trochę Kamińskiego i Kurka, czyli jesteśmy trochę takimi program sonda. I efekt dzisiejszego performansu to nasze zacięcie, tak powiem, informatyczne, ponieważ pomyśleliśmy sobie tak, w jaki sposób Państwu, no chcieliśmy po prostu przedstawić przykłady tego hejtu, który spotykamy w internecie, hejtu, który głównie jest, zawiera się w tych forach i komentarzach pod różnymi tematami. I tak będzie skonstruowany ten performance. Tylko oczywiście w teatrze nic, co jest dosłowne, nie ma żadnej wartości. Nie oddziaływuje ani na emocje, ani na wyobraźnię. Więc postanowiliśmy skonstruować maszynę, która przekształca hejt w tak zwane pozytywne emocje. To stworzyliśmy aplikację, specjalną aplikację, która filtruje konkretne hejty i mam nadzieję, że ten bluzg, który nas zwykle razi, będzie dzisiaj Państwu sprowadzał uśmiech na twarz, a nie drażnił i wściekał. Więc co, Piotrze, no poprosimy naszą aplikację. Zaprosimy naszą aplikację. Aplikację, zapraszamy Cię na scenę. Dzień dobry.
Pierwszy temat, który zadaliśmy naszej aplikacji do performatywnego przetworzenia informatycznego, no to jest obiekt hejtu bardzo zmasowanego w polskim życiu publicznym, czyli Donald Tusk, ale chcieliśmy jakiś konkretny wymiar jego przygód politycznych i społecznych tutaj wybrać. W związku z tym za temat naszej pracy performatywnej obraliśmy doktorat honoris causa, który ostatnio Donald Tusk otrzymał we Lwowie na Ukrainie, co wywołało no, gorące reakcje polskich internautów. Zastanawialiśmy się, do jakiej emocji się odwołać i tak pomyślałem, że jednym z takiej przestrzeni pozytywnego odczuwania świata jest przestrzeń spotkania medytacyjnego. Ja zresztą na twojej promocji książki nie byłem między innymi dlatego, że byłem w tym czasie w Indiach, doznałem tego uczucia i myślę, że ta aplikacja i filtr medytacyjny będzie najlepszy. Przenieśmy się zatem w wymiar nirwany. Bardzo proszę. Oligarchiczni decydenci przyznają ukraińskie obywatelstwo, blokując tym ekstradycję do Polski, gdzie czeka go cela plus. Panie doktorze, co pan P.O. leci na zatwardzenie? Czy może być Schetinum liquid forte? Podobno po zażyciu dupa w strzępach wcześniej leczyłem się u doktor Ewy Kupacz, ale doktor budzi we mnie takie zaufanie. Splugawił ten ukraiński uniwersytet. On pojechał na Ukrainę jako wnuczek dziadka z Wehrmachtu reaktywować jednostkę SS Galicienne. Widać, że cierpi z tym zgniłym mózgiem, dlatego zalecam eutanazję w Szwajcarii. Chyba, że nie ma mózgu. Podobno wpieprza instrukcje od prowadzących go szkopów tak szybko jak niszczarka. Panie domku, o mi jedna prośba. Proszę tam zostać. Pan Nowak, teraz Nowiczenko, zajął się drogami na Ukrainie. Pan, niech się zajmie zarządzaniem Ukrainą. Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski, dlatego musiała uhonorować wroga Polski numer jeden, który nienawiść do Polaków wyssał z pały.
Wszystkie oczywiście tematy i wypowiedzi, które podsyłamy naszej aplikacji, są autentyczne. A drugim tematem, który chcieliśmy poprosić, o przekształcenie, którego chcieliśmy poprosić, to oczywiście odwieczny konkurent polityczny Donalda Tuska, czyli Jarosław Kaczyński. I żeby znowu nie odrywać się od bieżących wydarzeń, nie będziemy co prawda pytać naszej aplikacji o wieżę na Srebrnej, ale o fakt o mniejszym znaczeniu, który wywołał jednak gorące reakcje internautów, mianowicie to, że bez żadnego trybu pod willą pana prezesa parkuje cały czas samochód, radiowóz policyjny. Nawet ich duża liczba. Zauważyłem, proszę Państwa, i bardzo się cieszę, że ta aplikacja działa, że podśmiechiwaliście się Państwo, więc już jest dobrze. Jaki filtr teraz? No proszę sobie wyobrazić, że ja mam takie wspomnienia jako dziecko, jednym z takich najbardziej pozytywnych doświadczeń i emocji miałem wtedy, kiedy mama śpiewała mi kołysanki albo opowiadała bajki. No, odwołuję się do tego doświadczenia i do tej strefy. Proszę bardzo. Ale kaszana? Pierwszy sekretarz boi się suwerena? O, a co będzie po przegranych wyborach? Ten mały tchórz swoimi paranojami rujnuje państwo. Ma miliony, a ciągnie kasę podatników. Dzieci zbierają na leczenie. Seniorzy nie mają na przeżycie. O ten zakłamany prezesina szasta kasą na swoje widzimisię. Tak, pan prezes Kurdupel boi się, co nie? No i słusznie. Bój się, bój, panie gnój, panie gej Kurdupel, agent SB. Miejsce kulawego mafiozy z Żoliborza jest w więzieniu. Ludzie! O ile taniej by było! Ochrona pełna! Pełno! O tak wszyscy łącznie z sąsiadami muszą się mordować. Nie martwcie się. W zamian Czaskowski na kochających inaczej wyda miliony w Warszawie. Wasi synowie za wasze podatki i dzięki niemu zostaną ubrani w sukienki i będą odtwarzać scenki łóżkowe. Policja broni kaczego kupra. A po co to chronić, skoro to nikt nie ruszy, bo będzie śmierdziało, tak? Dopóki nie zdechnie, nie będzie spokoju, czego serdecznie mu życzę. No, czego serdecznie mu życzę, mu życzę. Czego dzioba przed rakiem trzustki nic nie uchroni? A czy Erka i czarny karawan też już czekają przy kurduplu paranoicznym? A czy świnia Mazurek napisze jakiś komentarz o smogu z samochodów goryli pilnujących tego niemotę z chorobą prostaty od urodzenia? O, bojaźliwy krasnoludek. Panu prezesowi Kaczyńskiemu to wy możecie skoczyć na wieżę. Trzeci temat. Ale jeszcze ten skomentujmy, bo my jesteśmy już trochę, proszę Państwa, znudzeni odwiecznym konfliktem tych dwóch narracji hejterskich, prawda? One są już, można powiedzieć,
w jakiś sposób zużyte, ale mamy nową pewne pierwsze. Tak, no nowy temat to są pensje w Narodowym Banku Polskim, w szczególności niektórych dyrektorek i asystentek pana prezesa Glapińskiego. I dlatego to jest trochę temat spoza tego duopolu, że zarówno na forach prawicowych, jak i liberalnych, mniej więcej w tym samym natężeniu są te komentarze i w podobnym stylu. No i właśnie to jest ten trzeci temat, który chcieliśmy poruszyć. Żeby troszeczkę zafiltrować to znowu bardziej pozytywnym doświadczeniem, to przenieśmy się do buduaru i oddajmy się zmysłowej erotyce, miłości, uczuciu i zmysłu właśnie bardziej bliskich skóry niż głowy i serca. Jessica, opiekunki starego Wacka zarabiają tyle kasy, bo to robota ciężka i mało przyjemna. Zaciągnięcie druta takiemu obleśnemu dziadowi to i tak mało się cenią. Ludzie, żydowski reżim rżnie was już bez opamiętania, a wy nadal nadstawiacie im dupy, chociaż już nie musicie w zamian wybierać lewaków, gdyż możecie oddać głos na prawdziwych, białych Polaków, nieskundlonych z Żydami. Ile razy jeszcze musicie być zerżnięci, żeby zrozumieć? NPP powinien wydać okolicznościowe banknoty z okazji swojego stulecia. Cyckami tych pan i chujem prezesa banku zamiast orła. Wspaniale, aplikacja działa, jak państwo widzą. Aplikacja działa lepiej niż w trakcie przygotowań. Ostatni temat. Chcieliśmy jednak odbiec od polityki, żeby się nie wydawało, że tylko polityka kręci Polaków. I ostatnio naszą uwagę zwróciły perypetie polskich gwiazd, czy też rzekomych gwiazd, a dokładnie program Taniec z Gwiazdami, gdzie polskie celebrytki takie jak Agnieszka Radwańska, ale również niejaka Justyna Żyła, prawda, walczą i pretendują i próbują wytańczyć tytuł najlepiej tańczącej polskiej celebrytki. I tam Justynę Żyłę w trakcie przygotowań do jednego z programów spotkał pewien dosyć kłopotliwy blamasz. No i to spotkało się z odpowiednią reakcją internautów. Filtrem, proszę państwa, to euforia stadionów, zwycięstwo naszych skoczków, fortuna na koncie Lewandowskiego, to nas kręci, to budzi w nas pozytywne emocje. Zaczynajmy. A kto to jest ta Żyła? Zakompleksiona! Co na skoczka! Porażka! Miernata! Żenada! Pustak! Plastik! Plastik! Na hale z Justynką! Na hale paść barany! Do tańca ze świniami by się nadawała w chlewie! Nie! 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 W gumofilcach! Nie w szpilkach! Nefretetę z PGR-u!
Świnia, 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 świnia. Ja wyłączę, tak. Świnia, świnia, świnia. Będziemy pracować dalej. Brawa dla Agnieszki. Dziękuję. Proszę Państwa, poprosiłbym o obsługę, o przygotowanie miejsca do debaty. Chciałbym w tym czasie powiedzieć jedną rzecz a propos tego performansu, że wszystkie zacytowane tutaj słowa pochodzą z portalu Do Rzeczy oraz z Wirtualnej Polski, z komentarzy internautów pod realnymi, są to realne, rzeczywiste komentarze do prawdziwych artykułów. No jest to coś takiego, myślę, o czym warto porozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie Edyta Biernacka, Tomasz Stawiszyński. Proszę bardzo, zajmujcie miejsca. Edyto, może ty w środku, Tomaszu. Mam ochotę zapytać was o ten performance, o wasz odbiór, dlatego że kiedy z Bartoszem pomyśleliśmy, żeby właśnie skorzystać z tych forów internetowych, no i mi przypadło w udziale, żeby wybrać te teksty, spędziłem około pół dnia przeglądając różne artykuły, potem pewnie ze 2 godziny wypisywałem. To nie są szczególnie, że tak powiem, wyselekcjonowane komentarze. To są zupełnie standardowe komentarze, to w zasadzie zupełnie na chybiu trafił otwartych stron internetowych. I słuchajcie, ja miałem takie dziwne wrażenie, czytając te komentarze. W zasadzie te niki, które tam są, one niewiele mówią o autorach tych wypowiedzi. W związku z tym w pewnym momencie, wczytując się w to, zacząłem to czytać in extenso, po prostu z góry do dołu ciurkiem. I miałem następujące wrażenie, że w gruncie rzeczy obcuję z takim przepływem umysłowym, który się pojawia w głowie szaleńca, a dokładnie w głowie paranoika, tak? Znaczy miałem jakąś z paranoją skojarzenie i w związku z tym chciałbym, umówiliśmy się na wypowiedź taką wprowadzającą, natomiast chciałbym, oddając Ci, Edyto, głos, bo chciałbym najpierw Edycie oddać głos, Edycie Biernackiej, chciałbym Cię zapytać, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak paranoja zbiorowego podmiotu w kontekście nienawiści, która no, przelewa się przez te wszystkie słowa. Jak to wygląda z takiej perspektywy teorii psychoanalitycznej? To właśnie zacząłeś od tego, co już mnie zmartwiło, jak mnie zaprosiłeś do tego spotkania, bo najpierw się ucieszyłam, że mnie zaprosiłeś, bo pomyślałam, że to okazja do ciekawej rozmowy, a zmartwiłam się z tego powodu, że moim zdaniem psychoanaliza się właśnie mało nadaje do takiego dyskutowania, jak to jest w ogóle. Bo o ile większość teorii raczej dąży do tego, żeby znaleźć jak najprostsze wyjaśnienie, to psychoanaliza zawsze będzie szukała tylu czynników, ile to możliwe, które wpłynęły na dane zjawisko. Więc nie wiem jak z paranoją zbiorowego podmiotu, natomiast to, co było w tym performansie i co myślę jest na tych stronach, to ja bym o tym myślała głównie w kategoriach takiej przewagi tak zwanych ewakuacyjnych mechanizmów psychicznych. Ja zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. Nasz aparat psychiczny jest tak skonstruowany, że próbujemy wszystkie źródła cierpienia trzymać tak daleko od nas, jak to jest tylko możliwe. Jak Państwo będziecie chcieli, to możemy to pogłębić jakoś w rozmowie, ale psychoanaliza uważa, że jednym z głównych źródeł takiego cierpienia jest mniejszy problem z tymi źródłami cierpienia, które są na zewnątrz. Natomiast największy problem jest z tym źródłem cierpienia, które jest wewnątrz nas, to znaczy z takim konfliktem między popędem życia i popędem śmierci i między tym, że chcemy żyć, ale też niestety
chcemy umierać i że to budzi poważny lęk przed śmiercią, który próbujemy umieścić gdzieś na zewnątrz. No i jeżeli próbujemy to ulokować możliwie daleko od siebie, to są dwa rozwiązania. Znaczy myślę sobie rozwiązanie Macbetha i rozwiązanie Hamleta. Macbeth się dowiaduje, że nie będzie jego ród trwał, że nie będzie ojcem królów. No i to, jak sobie radzi z tym lękiem, to zaczyna mordować wszystkich innych. To znaczy staje się potworem, którego wszyscy inni się boją. On się nie boi, inni się boją. Sprawa jest w ten sposób rozwiązana. Hamlet, który nie jest w stanie wytrzymać poczuć winy i rozpaczy z powodu tego, że nie uchronił swojego ojca, zaczyna nabierać przekonania, że żyje w świecie, który jest zaludniany przez potwory. I wszystkie, nawet najbliższe mu osoby, tracą znaczenie i stają się potworami. I myślę, że to jest skutek właśnie istnienia tych nadmiaru, tych ewakuacyjnych mechanizmów psychicznych. Kończymy albo jako potwory, którzy wszyscy się nas boją, albo kończymy w świecie, w którym się nie da żyć, bo jest zaludniany przez potwory. I myślę, że internet daje taką okazję, w której te ewakuacyjne mechanizmy są wzmacniane, rzeczywiście jest wielokrotniane w katastrofalny sposób. W żaden sposób nie modyfikowane. Znowu możemy wrócić w jakimś momencie do rozmowy, co pozwala właśnie modyfikować tego rodzaju mechanizmy psychiczne, ale myślę, że to jest rzeczywiście dramat naszej cywilizacji, że niezwykle kultura promuje właśnie tego rodzaju sposoby obchodzenia się z cierpieniem. Czyli mamy taką propozycję wstępną, żeby umiejscowić mówienie o nienawiści, mówienie też o jej konsekwencjach, czyli czymś takim jak hejt w takim klasycznym rozróżnieniu pomiędzy freudowskim, pomiędzy późnego Freuda, pomiędzy popędem śmierci i popędem życia. W związku z tym chciałbym zapytać Tomasza Stawiszyńskiego, który jest zainteresowany teorią psychoanalityczną, można to słyszeć w twoich audycjach, ale też jesteś osobą, która patrzy na to z ukosa trochę krytycznie. Jak z twoich, tobie bliskich perspektyw teoretycznych wygląda ta geneza nienawiści? Czy ciebie przekonuje ta teza psychoanalityczna późnego Freuda i później kontynuowana, że właśnie jest w nas ten czynnik autodestrukcji, który potem gdzieś przekierowujemy na świat i nas kieruje do niszczenia? Czy też jakoś inaczej tłumaczysz sobie źródła nienawiści w ludzkich zachowaniach? Dobry wieczór. Przede wszystkim bardzo mi miło, że tutaj mogę być. Dziękuję za zaproszenie. Może od innej strony zacznę, a odpowiem na twoje pytanie w dalszej kolejności. Otóż po pierwsze chciałem powiedzieć, że imponujący był ten performance i on też był imponujący i ważny, myślę, dla naszej dyskusji, także z tego powodu, że z pewnego rodzaju dwoistością, czy nawet rozszczepieniem mieliśmy w nim do czynienia, to znaczy ta perspektywa pozytywna, czy ta perspektywa mająca na celu dokonanie jakiejś transformacji hejtu, była w równym stopniu wysycona i ekstremalna, co sam hejt, co też jest szczególne, jak sądzę, bo myślę, że zawsze w takich przypadkach mamy trochę do czynienia w kulturze z takimi diadami czy układami dwoistymi, kiedy z jednej strony przesłodzenie, a z drugiej strony skrajny hejt nie pozwalają na jakąś racjonalną dyskusję czy racjonalną krytykę. Myślę, że to jest w jakimś sensie problem polskiej sfery publicznej, że tutaj każdy rodzaj krytyki jest odbierany jako atak i każdy rodzaj krytycznego odniesienia się do pewnych prawd funkcjonujących w dwóch obozach politycznych jako prawdy niekwestionowane skutkuje natychmiast relegowaniem kogoś takiego poza obręb danej wspólnoty. Mamy bardzo silną tendencję do organizowania się wokół takich totemicznych zestawów, dogmatów, tez, wielkich ludzi po jednej i po drugiej stronie, których krytykować nie wolno. I w jakimś sensie ten nakaz mówienia albo tylko dobrze, albo tylko źle produkuje
to zjawisko, o którym dzisiaj rozmawiamy, tu już od razu w jakimś sensie można się zorientować, że ja bym na to patrzył bardziej w perspektywie jednak pewnego układu zbiorowego właśnie, to znaczy mniej w kontekście indywidualnej psychologii, choć ona też jest niewątpliwie ważna, a bardziej w kontekście pewnej struktury, kultury, funkcjonowania wspólnoty itd., itd. To taka uwaga wstępna. Druga rzecz, padło odniesienie do fundamentalnych dzieł dla kultury zachodniej, czyli do Szekspira. To ja też się odwołam do pewnego fundamentalnego dzieła, może nie tak fundamentalnego jak Szekspir, ale również istotnego i ważnego, jak sądzę, do serialu Czysta krew. Mam nadzieję, że Państwo znają Czystą krew. True Blood, o wampirach serial i o różnych innych stworach osobliwych przez telewizję HBO emitowany jakiś czas temu. Główna bohaterka tego serialu, Suki Stackhouse, to jest w początkowych odcinkach kelnerka, zupełnie zwykła, pracująca w takiej knajpie w Luizjanie i podająca tam jakieś omlety i pizzę. Zanim jeszcze w jej życiu się pojawi wampir Bill Compton, który jest bardzo wiekowym wampirem i zanim rozgorzeje pomiędzy nimi wielka miłość, to Suki Stackhouse już będzie, i my też już wiemy, ona już będzie wiedziała i my też będziemy wiedzieli, że to nie jest zwykła postać, że to nie jest zwykły człowiek, ponieważ ona ma taką właściwość, że jak wchodzi do knajpy, czy w ogóle jak obcuje z ludźmi, to słyszy ich myśli w głowie. Słyszy takie głosy po prostu, o których ludzie sądzą, że są wyłącznie w ich głowach. No i efekt jest zazwyczaj taki, że to, co ona słyszy, to jest mniej więcej to, co myśmy tu słyszeli właśnie przy okazji performance'u. To znaczy najporządniejsi luizjańscy obywatele, klasyczni wyborcy Partii Republikańskiej, porządni konserwatyści z rodzinami i dziećmi, przychodzący na lunche do tej restauracji, w której pracuje Suki Stackhouse, w gruncie rzeczy w głowie produkują jakieś nieprawdopodobne ilości hejtu i nienawiści. I ja mam wrażenie, że jak wchodzimy do internetu, to się stajemy właśnie Suki Stackhouse wszyscy. To znaczy obcujemy z jakąś taką sferą, z jakimś zbiorowym umysłem właśnie, w którym spotykamy się z jakąś stroną czy z takim wymiarem wspólnoty, w której funkcjonujemy, osób, które na co dzień spotykamy na ulicy, ludzi, z którymi wspólnie pracujemy, nie wiem, uczymy się, spotykamy w knajpach i tak dalej, którego właśnie na co dzień, zanim nam się te niezwykłe zdolności nie uruchomią, kiedy do internetu wejdziemy, nie obcujemy. I teraz powiedziałbym tak, że z jednej strony ma to niewątpliwie związek z pewną charakterystyką samej sfery wirtualnej i z tym, co internet robi z naszym umysłem. Na ten temat sporo pisują psychologowie ewolucyjni i psychologowie empiryczni, którzy po prostu się przyglądają temu, co się dzieje z umysłem ludzkim, kiedy się styka z rzeczywistością wirtualną i do czego tak naprawdę umysł ludzki wyewoluował, to znaczy do czego nasz aparat poznawczy i nasz aparat nerwowy został przewidziany przez ewolucję. I otóż został przewidziany, w cudzysłowie rzecz jasna, bo to procesy ślepe, do interakcji z innymi ciałami, to znaczy z organizmami, innymi organizmami, które wyposażone są w ciała, które stoją naprzeciwko, których mimikę, gestykulację się jakoś odbiera. Mamy wszyscy w swoich aparatach psychicznych, w swoich układach nerwowych takie struktury, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie cudzych emocji, za w jakimś sensie odczuwanie cudzych emocji w sobie, za właśnie pewnego typu umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych innych ludzi, uświadomienie sobie, że kogoś boli na przykład, albo że komuś jest przykro i tak dalej, i tak dalej. I oto mamy sytuację, w której właściwie jesteśmy jeden do jednego, mówię o sytuacji już siedzenia przed komputerem, jeden do jednego z ekranem,
rozświetlonym, kolorowym, na którym, czy w obrębie którego generujemy coś w rodzaju jakiegoś swojego awatara, który przecież nie jest nami, ale jest jakąś taką idealną wersją nas samych, którą my posyłamy w ten zbiorowy umysł, w tę infosferę, w tę przestrzeń magiczno-wirtualną. Posyłamy tam takiego swojego wysłannika, który właśnie ma wszystkie najlepsze cechy, które chcielibyśmy mieć, i on się styka z jakimiś innymi awatarami, innymi osobami, z których z częścią głęboko się identyfikuje, a innych postrzega jako właśnie złych, niedobrych, innych i tak dalej. I w tej sytuacji, kiedy nie mamy przed sobą żywych ludzi, tylko ów ekran komputera właśnie, jakieś dziwne ikony, jakieś zdjęcia, jakieś awatary, no to nic, co zrobimy, nie wywołuje w istocie żadnej takiej reakcji, którą dostajemy momentalnie, kiedy wchodzimy w jakikolwiek kontakt z żywym człowiekiem, no bo tam możemy napisać wszystko, no i to się pojawia, inni coś odpowiadają, potem wyłączamy komputer, prawda, idziemy gdzieś sobie, otwieramy piwo i tak dalej. I myślę, że to jest jakby bardzo istotny element tego zjawiska, to znaczy okoliczność, że my, że coś w jakimś sensie przestaje działać w naszej psychice, w naszym umyśle, w naszym układzie nerwowym, że ta sytuacja wytwarza jakąś iluzyjną rzeczywistość, w której my na dobrą sprawę nie zdajemy sobie właściwie sprawy z konsekwencji tego, co robimy, z realnego znaczenia tego słowa, które wypowiadamy, z tego, co właściwie dzieje się z kimś po drugiej stronie, kto tego słucha, etc. Że to jest specyfika internetu, to mam przesłankę empiryczną, że jeszcze nie powyżynaliśmy się wszyscy w tym kraju. Jeszcze, ale no, nie wiem, co będzie. Ale w każdym razie jest tak, że na razie tutaj chodzimy po ulicach, wchodzimy w jakieś interakcje z innymi osobami, w sklepie na przykład, załatwiamy różne sprawy, i nikt nie dochodzi do sytuacji drastycznych. W każdym razie nie w skali masowej, bo że nie w masowej dochodzi, to wiemy. I to jest jedna rzecz. I myślę, że do tego dodałbym te dyspozycje, o których mówiliście wcześniej. To znaczy pewną naturalną, wmontowaną w ludzką naturę, w cudzysłowie, z całą podejrzliwością wobec tego pojęcia. Dyspozycje do agresji, do zachowań o charakterze, nazwijmy to, plemienno-totemicznym. Liberalna demokracja, która jest nam bliska i dzięki której w ogóle możemy się tu spotkać i dyskutować o takich sprawach, jest tworem dość młodym, być może opus contra naturam, jak alchemia, czyli jakimś dziełem przeciwko naturze ludzkiej, wymagającym właśnie przewalczenia pewnych cech, przepracowania, przetransformowania rozmaitych skłonności, które mamy. I w tym sensie wydaje mi się, że ta cała sfera kulturowo-zbiorowa, nowoczesna technologia plus skłonność do agresji, plus rozmaite mechanizmy o charakterze zbiorowym, organizujące przebieg czy obieg tej agresji wewnątrz grupy i tak dalej, to są wszystko te czynniki, które sprzyjają właśnie pojawianiu się tego fenomenu, o którym rozmawiamy. Proszę. Za zapytanie, bo ale dlaczego ten hejt? Znaczy, dlaczego tym naturalnym elementem jakiegoś takiego podświadomego wyrażania się nie jest coś, co jest w gruncie rzeczy na przykład afirmatywne czy pozytywne? Bo tu jest też już jakiś rodzaj definiowania instynktu ludzkiego, w gruncie rzeczy w przestrzeni jakiejś mrocznej. Czy to jest coś, co jest po prostu pewnym, co wynika z jakiegoś założenia teoretycznego, czy jakiejś wizji, czy tak naprawdę, no właśnie dlaczego to się tak dzieje? Czy można było, żeby... To krótko odpowiem tylko, bo to pewnie będzie jakiś rodzaj punktu wyjścia do dyskusji, że w moim przekonaniu, no właśnie między innymi z tego powodu, o którym powiedziała Edyta i który podjął też Piotr, to znaczy my mamy skłonność do bardzo idealistycznego pojmowania człowieka, do widzenia raczej dobrych stron, do takiego rodem z Jana Jakuba Rousseau myślenia o człowieku, jakoby był on w zasadzie z natury dobry i tylko
okoliczności kulturowo, społeczno-polityczne deprawują człowieka. Tymczasem wydaje się, że jest raczej odwrotnie. To znaczy, że właśnie ta cała siatka kulturowa, cała kultura będąca źródłem cierpień, jak pisał Zygmunt Freud, właśnie dlatego, że nie pozwala na pełną ekspresję pewnych instynktownych sił, tylko wprowadza konieczność negocjacji tej ekspresji, no że właśnie kultura jest czymś, co w jakimś sensie prowadzi nas do tego, żebyśmy jednak się nie pozabijali wszyscy. Ja o tym później powiem, przywołując René Girarda, którego chciałem tutaj wprowadzić na zasadzie pewnej alternatywnej wobec psychoanalitycznej narracji o przemocy, ale to za moment. Znaczy ja, idąc trochę tropem tego pytania, chciałbym, znaczy pierwsza anegdota mi się pewna przypomniała. Oglądałem jakiś czas temu jakiś rysunek w jednym z czasopism, nie wiem w jakim, może w internecie to było. No i tam mężczyzna krzyczy na swoją żonę, używając niecenzuralnych słów na P i na K i ta żona tak skonsternowana patrzy w pewnym momencie, mówi, ale Piotrek, już nie jesteś w sieci. Tak? Znaczy, że i on oczywiście natychmiast jest otrzeźwiony i już inaczej się to do bodaj mistrz Raczkowski. No. Chyba tak, po prostu. Nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast chciałbym zapytać, kontynuując ten tok naszej myśli, ciebie, Edyta, o to, no jeżeli jest w nas, co do czego się zgodziliście, jest w nas jakiś taki zupełnie źródłowy pęd do nienawiści, do przemocy, do agresji. Warto byłoby pewnie jeszcze o tym porozmawiać, bo są też takie jednak perspektywy, które to negują, chociażby chrześcijaństwo w dużym stopniu. Chciałbym ciebie zapytać o to, a może to fajnie, że ludzie mogą sobie użyć w internecie? Może jest lepiej, że tę źródłową agresję wyrażają w formie w gruncie rzeczy dość mało szkodliwej, kiedy na forach internetowych wyżywają się, prawda, w inwektywach? Może to jest sposób na rozładowanie tego agresywnego, że tak powiem, bagażu, który każdy w sobie nosi? Że my się tego niepotrzebnie boimy. Krótko mówiąc, czy hejt jest twoim zdaniem bardziej takim wentylem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o agresję, która się w nas kumuluje, czy też jest raczej pewną taką sprężyną, która jeszcze bardziej nienawiść i agresję napędza w ludziach? Bo jeżeli jest, zachodzi ten pierwszy przypadek, no to w gruncie rzeczy może my niepotrzebnie się niepokoimy. Natomiast jeżeli jest ten drugi, no to rzeczywiście należałoby zacząć działać. No ja myślę, że i jeden i drugi, znaczy właśnie, że nie ma prostej odpowiedzi, bo oczywiście, że do pewnego momentu to jest wentyl bezpieczeństwa i że to nam pozwala, można powiedzieć, oszczędzić innych działań. Wyżyjemy się w sieci, mamy trochę spokoju, jak Tomek powiedział, idziemy otworzyć piwo i okej. Natomiast i w tym też się zgadzamy, że jeśli nie jesteśmy w stanie się skontaktować z drugą, żywą osobą, to te uczucia też w żaden sposób nie będą modyfikowane. Że tak jesteśmy rozwojowo zaprogramowani, prawda, że jeśli dziecko jest targane różnymi uczuciami, emocjami, na przykład, no nie wiem, jest wściekłe, bo nie dostało jedzenia na czas, niemowlę płacze, krzyczy i nienawidzi i też i czuje, że umiera, to musi mieć mamę, która przyjdzie i nie tylko da mu mleko, ale dając mu to mleko, też da mu taką informację, słuchaj, to co się dzieje, to nie jest żadna śmierć z głodu, nie rozrywa cię żaden potwór, jesteś po prostu głodna i trochę zła, że musiałaś poczekać. Jeżeli tego rodzaju interakcja nie zachodzi, przez tysiące takich interakcji my się uczymy obchodzić z różnymi uczuciami, to czy to jest gen agresji czy autoagresji, to też jest w ogóle do osobnej dyskusji i do rozważenia, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Niemniej jeśli nie zachodzi w żadnym momencie możliwość modyfikowania tych uczuć, no to one mogą wyeskalować do takiego stopnia, że zamienią się w jakieś działanie, które będzie w przeżyciu jednostki kompletnie usprawiedliwione, no tak jak mieliśmy w tej dramatycznej sytuacji zamachu na Pawła Adamowicza. To jest jeszcze sytuacja, z którą z kolegami, koleżankami się często zastanawiamy po takiej zawodowej linii.
że no, 25 lat zajmuję już tą pracą, więc trochę widziałam różnych pacjentów i tego, jak się to zmieniało. W czasie też pracuję w szpitalu psychiatrycznym. I to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, zresztą akurat nie tylko w Polsce, w innych krajach Europy również, to to, że widać, że jakby coraz później zauważamy, że się dzieje źle z jakąś osobą. To znaczy, że to, co jeszcze 20 lat temu bardzo szybko pojawiało się w przestrzeni społecznej, jako jakiś rodzaj zaburzeń zachowania, zaburzeń myślenia, otoczenie to obserwowało, ktoś reagował, szkoła, sąsiedzi, prawda, bo to było widoczne w przestrzeni społecznej i można było interweniować w miarę wcześnie, to w tej chwili no, ludzie trafiają do leczenia już po jakichś właśnie bardzo dramatycznych odreagowaniach, po jakichś bardzo dramatycznych sytuacjach, dlatego że właśnie bardzo długo te przeżycia są lokowane, pielęgnowane, ewakuowane właśnie do sieci, do internetu. I tam zawsze można znaleźć grupę ludzi, która będzie myślała podobnie, więc nie ma w ogóle tego poczucia, że coś ze mną może być nie tak. Nie ma sygnału, że mogę się mylić, no ale przede wszystkim właśnie nie ma tego sygnału od drugiej osoby, od drugiego człowieka, który by mógł zareagować i swoją reakcją dać nam znak, że coś jest nie w porządku. Czyli krótko mówiąc, jeżeli człowiek od czasu do czasu, prawda, kiedy coś go bardzo zirytuje, użyje sobie przed lustrem czy przed ekranem komputera kilku dosadnych słów, to można powiedzieć, może mu to chwilowo dobrze zrobić, tak? Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy to jest to główne miejsce, prawda, gdzie jakieś ekspresji własnych uczuć, tak? Chciałbym wrócić jeszcze na moment do tej zbiorowej paranoi i chciałbym zapytać ciebie, Tomaszu, jak ci się wydaje, czy trochę tak naprawdę powtórzyć to pytanie, czy my możemy mówić, to może jest dobry punkt wyjścia do Girarda, czy my możemy mówić o jakimś zbiorowym szaleństwie, bo ja często mam takie wrażenie, że kiedy obcuję z konkretnymi ludźmi, spotykam się jeszcze z nimi w realu, prawda, to mam wrażenie, że jednak stykam się z racjonalnymi podmiotami, z którymi można w miarę racjonalnie rozmawiać, można dyskutować, można się kłócić, można pertraktować, ale że jest kontakt. No, chyba, że jest tak jak dzisiaj, kiedy na mojego psa skoczył Amstaff, którego prowadziła pani w wieku lat 90. No i ja rzeczywiście byłem przerażony, ponieważ pani już mnie nie słyszała i nie widziała, natomiast prowadziła Amstaffa i po prostu miałem takie osobliwe poczucie, że obcuję z czymś bardzo granicznym. Tak? Natomiast to są jednak rzadsze sytuacje. Natomiast kiedy zastanawiam się nad zachowaniami zbiorowymi, nie tylko w sieci, ale też na przykład w życiu politycznym, no, może nawet najbardziej w życiu politycznym, czy ludzkimi zbiorowymi zachowaniami w przestrzeni, nie wiem, konsumpcji, czy rozrywki, czy właśnie reakcji na jakieś zjawiska, to wtedy mam bardzo takie dojmujące wrażenie, że to, co w psychopatologii się opisuje jako stan właśnie już, że tak powiem, anormalny, w życiu jednostki, to my w życiu zbiorowym to traktujemy właśnie jako normalność. Tymczasem jakby przełożyć te zachowania zbiorowe na zachowania jednostkowe, no to trzeba by było tego kogoś zamknąć w domu, mówiąc kolokwialnie dla wariatów, czyli w szpitalu psychiatrycznym. Jak ty patrzysz na tę relację pomiędzy zachowaniami zbiorowymi a indywidualnymi? Mam ochotę sparafrazować pewnego urzędnika, który u początków naszej ery zapytał, czymże jest prawda, i zapytać, czymże jest norma, albo czymże jest normalność w tym kontekście. Przywołam taki fragment, jeden z moich ulubionych skądinąd fragmentów z książki Rewizja psychologii Jamesa Hillmana. To amerykański psycholog, zmarły przed kilkoma laty uczeń, ale taki bardzo niepokorny Carla Gustava Junga. Filozof właściwie, a nie psycholog raczej. Który w tej książce, która ma być próbą zmiany paradygmatu w myśleniu psychoanalitycznym, psychoterapeutycznym, to jest książka z połowy lat 70. W rozdziale właśnie o psychopatologii powiada w pewnym momencie, że na każdej twarzy
i w zmarszczkach wokół każdego oka jesteśmy w stanie wyczytać skłonności paranoidalne, problemy z alkoholem, jakieś dziwaczne fantazje nawiedzające nocą, kłopotliwe symptomy, jakieś niepowodzenia, upadki, zapętlenia wewnętrzne, przemoc i tak dalej, i tak dalej. I powiada, takie są realia, więc wyjdźmy od realiów, nie budujmy modelu, w którym właśnie będziemy poszukiwali tej normy, do której to możemy odnieść, bo właśnie to jest norma, to znaczy właśnie w odniesieniu do człowieka właśnie to jest normą, więc w jakimś takim sensie odpowiadam na to twoje pytanie, że mam wrażenie, że w jakimś, czy do jakiegoś stopnia, no właśnie tego rodzaju zachowania, tego rodzaju tendencje są normalne w tym sensie takim podstawowym znaczenia pojęcia normy, czyli że one są statystycznie, są dominujące i właściwie jak popatrzymy na historię ludzkości i nie mówię tego wyłącznie w tym trybie, w jakim mówi to dzisiaj Steven Pinker, który tam wylicza, z danych mu wychodzi, że żyjemy w najlepszym ze światów, tylko no rzeczywiście jak popatrzymy na historię ludzkości, to jest to historia masakry, to jest historia wojny, przemocy i to bardzo brutalnej, skrajnej przemocy, która po prostu funkcjonuje w tym obiegu, jest częścią codzienności. Dopiero właściwie relatywnie od niedawna my nie obserwujemy ludzi wiszących na latarniach, zbiorowych egzekucji, znaczy publicznych egzekucji i tak dalej, i tak dalej. No tylko właśnie gdzieś być może w jakimś sensie te emocje, które towarzyszyły takim seansom przemocy czy agresji, to wszystko, co się jakoś realizowało w tej strukturze, nie wiem, konfliktu zbrojnego, wojny, pojedynku właśnie, zbiorowej egzekucji czy publicznej egzekucji, w jakimś sensie realizuje się właśnie bardziej za pośrednictwem fantazji. To znaczy jak popatrzymy na produkcję kultury masowej, na gry komputerowe, na filmy, no to jest to cała sfera potężna nowoczesnych mitów czy nowoczesnych fantazji, w których przemoc jest wszechobecna, w których ona dominuje, bo zniknęła niejako z codzienności. Ale też myślę, że i to jest druga rzecz, wróciłbym do tego, co mówiłem zaraz na początku, że problemem, wydaje mi się, specyficznie w polskiej sferze publicznej jest w ogóle nieumiejętność artykułowania konfliktu, czy głębiej nieumiejętność artykułowania różnicy. Tutaj są bardzo silne tendencje unifikujące. To jest kultura zbudowana na autorytecie, w ogóle na figurze autorytetu. My jesteśmy tresowani od najmłodszych lat do podległości wobec księdza, wobec pana nauczyciela czy pani nauczycielki, wobec często rodzica także. Istnieje pewnego rodzaju takie założenie, że się o pewnych sprawach nie dyskutuje, że są one niekwestionowalne. Szkoła często tak właśnie wygląda, że w momencie, kiedy dziecko funkcjonuje jako ktoś, kto neguje, zadaje pytania, kontestuje pewien układ, nie jest grzeczne w cudzysłowie, no to natychmiast i tu się akurat również właśnie te dyskursy medykalizujące do tego moim zdaniem przyczyniają, czy one pracują też w służbie tego, bo bywa kwalifikowane natychmiast jako zaburzone albo jako niezdrowe psychicznie i tak dalej, ale myślę, że ten taki dualizm, który właśnie bardzo ciekawie wypadł w performansie, bardzo się ucieszyłem, że to był performans symetrystyczny, że on pokazywał właśnie obie strony tego konfliktu, a nie tylko jednostronną narrację, bo w ramach narracji każdej ze stron to ta druga jest tylko zła i to druga ma najgorsze wszystkie cechy, a ta pierwsza nie, absolutnie. Tutaj jest słuszność, postawa moralnie ze wszechmiar godna pochwały i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ta nieumiejętność artykulacji konfliktu w polskim dyskursie publicznym, to, że mamy tutaj to pracujące nieustannie dziedzictwo, wciąż pracujące, niewypowiedziane, nienazwane jakoś, przynajmniej w takiej zbiorowym doświadczeniu, dziedzictwo
pańszczyźniane, tą nieustającą grę o prestiż, o to, kto będzie dominował, kto będzie wyżej, która się nawet często realizuje właśnie w takich bardzo prostych sytuacjach, w rodzaju zakupu biletu, prawda, albo nie wiem, dokonywania jakichś prostych transakcji. Myślę, że w polskim społeczeństwie ta gra w to, kto będzie wyżej, kto ma sobie nie myśleć, nie myśl sobie, to też jest takie hasło, które się często słyszy, że to wszystko są takie czynniki, które powodują, że właściwie ekspresja różnicy, ekspresja krytyki, konfliktu przestaje być możliwa w normalnych warunkach, w cudzysłowie normalnych, to znaczy i wtedy ona schodzi do podziemia, do tej sfery, kiedy ja już siadam przed komputerem, ja, który próbowałem coś wypowiedzieć, ale nie pozwolono mi, który dostałem ileś komunikatów, że jeśli nie jestem z wami albo z nami nie jesteś, to jesteś przeciwko nam i koniec. I kiedy siadam już przed tym komputerem i po prostu mogę się wreszcie uwolnić od tej presji, którą mam w interakcjach społecznych, no to już się zaczyna ze mnie to wszystko wylewać po prostu. I wtedy już wszystko puszcza. I w tym sensie zastanawiałbym się nad zasadnością takiego prostego przełożenia kategorii medycznych czy psychoanalitycznych nawet, przynajmniej w tym aspekcie psychoanalizy, kiedy ona wchodzi w dyskurs medyczny, no bo są takie obszary psychoanalizy, które, to możemy zaraz o tym też pomówić, no to rzeczywiście... Mam wrażenie, że często dyskurs medyczny też pracuje jakby na rzecz tego układu, że on autoryzuje pewien porządek na przykład społeczno-ekonomiczny, jest jego częścią, bywa w niego wpleciony i tak dalej, i tak dalej. Ad vocem. Tak. Proszę. Tak, bo tu w tym punkcie jednym się chciałam nie zgodzić, że psychoanaliza właśnie absolutnie nie medykalizuje cierpienia. Znaczy, raczej szuka zrozumienia cierpienia, nie medykalizuje, to jest to zdanie Freuda, że dla wielu psychiatrów zdziwienie nie zapoczątkowuje zrozumienia. No, mam nadzieję, że w psychoanalizie jest trochę inaczej. Natomiast a propos tego, co mówisz, to pomyślałam, nie pamiętam niestety dokładnie tych badań, ale to mną wstrząsnęła taka informacja, że badano, jakie cechy rodzice w Polsce właśnie cenią wśród swoich dzieci najbardziej i 80% rodziców wymieniło posłuszeństwo i to rzeczywiście było dość dramatyczne doniesienie. I też trochę a propos tego, co mówisz, wydaje mi się, że to jest bardzo takie specyficzne dla polskiej kultury. Leder trochę o tym pisze w Prześnionej rewolucji, ale taka przy całej patriarchalności tej kultury słabość pozycji ojca. Znaczy w takiej właśnie funkcji autorytetu, który nadaje znaczenia, który pozwala rozumieć, który pozwala mediować, negocjować, właśnie pogłębiać rozumienie różnych rzeczy i że to uwielbienie Madonny, matki, która ma dawać, prawda, ma dawać, ma gratyfikować bez granic, jak nie daje, to znaczy, że daje innym, prawda, albo że ja nie zasłużyłam i muszę sobie z tym jakoś poradzić. Mnie się wydaje, że to jest bardzo takie symboliczne, że ten człowiek, który zabił Adamowicza, on miał pierwszą dekompensację swoją w sytuacji, w której zmarł jego ojciec, a dzień przed tym zamachem na Adamowicza jego matka wyszła za mąż ponownie. I ta reakcja ludzi w Gdańsku była taka, zabili nam ojca. I że to jest właśnie jakaś taka niemożność zniesienia istnienia ojca, który nadaje jakiś porządek i znaczenia i umożliwia myślenie i ogranicza ten dostęp do matki, która ma dać wszystko, gratyfikować bezwarunkowo, bez wymagań, poświęcać się oczywiście. Ale jeżeli idziemy w tym kierunku, to ja bym chciał jeszcze cię dopytać, bo trochę mnie niepokoi tak ten unik na początku twój, kiedy mówisz, że psychoanaliza jest bardzo ostrożna w mówieniu o takich, w kontekście takich społecznych generalizacji. No ale jednak sam Freud tutaj wytyczył ścieżkę, prawda, szeroką drogę do tego, żeby psychoanaliza przekładała rozpoznania indywidualnych, że tak powiem, ekonomii i traum libidinalnych
fizycznych i psychicznych na zjawiska społeczne. Bardzo wyraźnie to u niego widać, że on te narzędzia chciał użyć do analizy społeczeństwa. W związku z tym w tym kontekście rozważań o polskich jednostkach, że one właśnie mają tę figurę ojca gdzieś tam, prawda, w jakiś sposób niedostępną, czy w każdym razie osłabioną. Chciałbym zapytać też w kontekście tego, o czym Tomasz mówił, mianowicie o tym takim przymusie w naszym życiu społecznym, żebyśmy byli jednością, żebyśmy jako Polacy byli zjednoczeni, żebyśmy się pojednali, żebyśmy znowu ostatnio na spotkaniu tutaj mieliśmy taki bardzo mocny postulat ojca Ludwika Wiśniewskiego, żebyśmy zrobili ten kolejny okrągły stół. Kiedy czytamy Andrzeja Ledera, mówi, a nie potrzeba żadnego okrągłego stołu, bo jesteśmy ciągle w demokracji liberalnej, gdzie możliwy jest spór, możliwa jest ciągle jeszcze walka na argumenty, jeszcze nie zburzyliśmy tego gmachu, w związku z tym nie ma sensu robić żadnego okrągłego stołu, to jest jakiś fałszywy gest. Natomiast jak ci się wydaje, czy można spojrzeć na ten przymus, na ten powszechny postulat jedności, zjednoczenia, pojednania, jako na jakąś taką tezę, na jakąś taką fazę bardzo, czy postawę bardzo regresywną, to znaczy bardzo infantylną w gruncie rzeczy, że my jako społeczeństwo polskie, nie chcę mówić o wszystkich społeczeństwach, ale że z jakichś powodów, ja mam pewne pomysły z jakich, ale to może potem się podzielę, z jakichś powodów, różnych powodów, my jesteśmy społeczeństwem w gruncie czy bardzo infantylnym, patrząc z perspektywy takich właśnie narzędzi psychoanalitycznych. I czy zgodziłabyś się z taką tezą? Ewentualnie, jeśli tak, to dlaczego tak jest? A jeśli jest inaczej, no to jak jest? Znaczy, myślę, że bo o ile w psychoanalizie rzeczywiście nie ma takiego pojęcia normy, rzeczywiście nie ma, co jest zdrowe, co jest chore, co jest szalone, co nie jest szalone, to na pewno jest rozróżnienie na to, co jest dojrzałe i niedojrzałe. Więc w tym sensie, raz, że to daje pewną perspektywę, że to, co niedojrzałe, może dojrzeć, ale nie we wszystkich warunkach. Natomiast myślę, że to akurat to pragnienie, o którym mówisz, to pragnienie jedności, należałoby do tych takich niedojrzałych pragnień. To jest niedawno w żurnalu był taki artykuł jednego z wybitniejszych współczesnych psychoanalityków, Johna Steinera, który pisał o takiej idei raju utraconego. I że to jest coś takiego, do czego wszyscy tęsknimy i wyobraża nam się, że kiedyś to mieliśmy i że jak się bardzo postaramy, to dostaniemy z powrotem. I on pokazuje całą złudność tej idei, bo tam udowadnia też na poziomie biologicznych i fizjologicznych badań i dowodów, że nawet wewnątrzłonowa egzystencja nie jest wcale taka idylliczna i idealna i nie polega na idealnym dopasowaniu i braku zakłócających jakichkolwiek środków. Natomiast rzeczywiście to jest taka idea, którą można pielęgnować jakby zamiast idei rozwoju. Bo rozwój wymaga wysiłku, wymaga mierzenia się z konfliktem, wymaga mierzenia się z różnorodnością, z przezwyciężaniem własnych ograniczeń i rozpoznawaniem tych ograniczeń. Natomiast taka idea, że no właśnie można byłoby tak zrobić, żeby tego wszystkiego nie było, tych wymagań, tych frustracji, tego bólu, to jest bardzo pociągająca. No jeśli ona zaczyna dominować w życiu społecznym, no to może blokować możliwość rozwoju. Okej. Chciałbym troszeczkę teraz może na moment bardziej konkretnie jeszcze o tym hejcie, no bo zgodziliśmy się w sumie, że to może być jakiś wentyl bezpieczeństwa, ale jednak na dłuższą metę jest to coś takiego, co umieszcza człowieka poza realnym kontaktem z innymi jednostkami, z jakimiś obiektami, podmiotami. No i że to w gruncie rzeczy jest bardzo niekorzystna rozwojowa sytuacja. Więc chyba się zgadzamy w związku z tym, że z tym hejtem trzeba byłoby coś zrobić. I teraz pytanie jest takie, co można byłoby zrobić? Czy w ogóle cokolwiek można byłoby zrobić? Albo co można byłoby zaproponować? Bo z jednej strony myślę sobie o czymś takim, może potrzebna jest cenzura. No,
jest to bardzo niepopularne słowo, ale może potrzebna jest cenzura na forach. Jednak w czasach, kiedy nie było tych mediów społecznościowych, żeby zabrać publicznie głos, trzeba było się albo dodzwonić do radia, albo artykuł napisać, prawda? To jednak spotykało się jakby nie patrzeć, z cenzurą, prawda? Cenzurą redakcyjną, cenzurą dziennikarską, tak? Byli jednak ludzie, którzy oceniali, czy coś kwalifikuje się jako racjonalny, kulturalny dyskurs, czy nie. Więc to mógłby być jeden ze sposobów. Generalnie chciałbym zapytać, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś zrobić, czy raczej należałoby szukać rozwiązań takich represyjnych, to znaczy karać, czy też jest szansa, żeby, nie wiem, podziałać jakąś pozytywną stymulacją, nie wiem, edukacyjną, kulturową, że czy ja jestem utopistą, bo to byłoby mi się najbardziej marzyło. Ja tylko słowa a propos tego, co wcześniej powiedziałem o tej medykalistycznej czy zmedykalizowanej wersji, czy jakby takim fragmencie psychoanalizy. Z jednej strony miałem na myśli właśnie to, że normatywność, mimo że deklaratywnie nieobecna, jest obecna jednak w dyskursie psychoanalitycznym i to nie jest zarzut, tylko deskrypcja po prostu, choćby właśnie w tej kategorii dojrzałości czy niedojrzałości, czy pewnej wizji prawidłowego porządku, w którym na przykład podmiotowość się jakoś konstytuuje wedle pewnych etapów, jest wiadomo, co to znaczy, jak jest, prawda, fiksacja do fazy oralnej, jak są jakieś problemy rozwojowe i tak dalej, wymagające właśnie interwencji o charakterze terapeutycznym, żeby przekształcić cierpienie neurotyczne w normalne ludzkie cierpienie. Z drugiej strony miałem na myśli to, że w jakimś obszarze zachodniej kultury psychoanaliza czy psychoterapia no właśnie stała się elementem urządzenia społecznego późnego kapitalizmu, stała się częścią pewnego porządku takiego kulturowo-ekonomicznego, naturalizującego ten późny kapitalizm i służącego w dużym stopniu na przykład internalizowaniu pewnych doświadczeń, czy pewnych emocji, czy pewnych impulsów, czy odruchów, czy przekonań. W tym oto sensie, że w dyskursie psychoanalitycznym, zwłaszcza w tych ortodoksyjnych jego odmianach, no mówimy jednak o tym, że czy to, co się wydarza między pacjentem a analitykiem, wydarza się wyłącznie jakby w sferze fantazji pacjenta, to znaczy kiedy pacjent opowiada o swoim doświadczeniu, o swoim gniewie na przykład, czyli emocji bardzo społecznej, to znaczy emocji z potencjałem do rewolucji, ważnej też emocji, istotnej, takiej, która powoduje, że mamy energię do tego, czy impuls do tego, żeby coś zmienić w rzeczywistości społecznej, w której funkcjonujemy, no to w tym sensie jest to internalizacja tej emocji społecznej i indywidualizacja, że rozpatrujemy to w perspektywie dzieciństwa pacjenta. To znaczy badamy jakby jego osobistą historię. Ja nie mówię, że wy, my też nie, ale w pewnych językach czy w pewnych perspektywach analitycznych właśnie tak się robi. To znaczy nie rozmawia się z pacjentem o polityce, bo istnieje tylko fantazja, którą on przynosi do gabinetu. Jego osobista, to jest jego osobiste doświadczenie zakorzenione w jego dzieciństwie. Więc jak jest zły, to coś musiało się stać kiedyś tam w jego prywatnej historii. I ta prywatyzacja doświadczenia czy emocji, no to jest jednak cecha charakterystyczna dyskursu terapeutycznego. O tym sporo pisze taka socjolożka izraelska Ewa Ilus. Jest taka jej książka Saving the Modern Soul, to się nazywa. I ona tam dosyć sporo właśnie o tej prywatyzacji czy naturalizacji doświadczenia w kontekście właśnie kapitalizmu późnego pisze. Jeszcze Uczucia w dobie kapitalizmu też jest taka mała książeczka, gdzie ona o tym pisze, ale więc to miałem na myśli, mówiąc o tej medykalistycznej stronie. Druga rzecz, bardzo ciekawy jest ten wątek tego jednak myślę, tego właśnie patrzenia podmiot zbiorowy, a podmiot indywidualny. No w końcu w ramach psychoanalizy właściwie nie ma czegoś takiego jak poniekąd paradoksalnie w odniesieniu do tego, o czym teraz powiedziałem, bo
poniekąd nie ma czegoś takiego jak jednostka, która jest właśnie odosobniona, to znaczy podmiot jest zbiorem porzuconych kateksji, jest zbiorem porzuconych obsadzeń i w tym sensie podmiot się konstytuuje wyłącznie poprzez uwewnętrznianie jakichś struktur zbiorowych czy zewnętrznych, więc jakby my wszyscy jesteśmy poniekąd polskim, każdy z nas jest polskim społeczeństwem, każdy z nas jest jakąś wspólnotą, w obrębie której wyrastamy, to znaczy w wersji podstawowej każdy z nas jest oczywiście uwewnętrznionymi figurami rodzicielskimi, ale figury rodzicielskie z kolei korzystają z pewnego potencjału symbolicznego obecnego w kulturze, są jego w jakimś sensie ucieleśnieniem czy upostaciowieniem, więc my będąc swoimi rodzicami, no jesteśmy Polską, niestety, proszę Państwa. Niestety, każdy z nas jest Polską. No i teraz pytanie, czy to ostatnie, czy coś można zrobić? Ja w ogóle myślę, że może my przesadzamy trochę z tym. Mimo tego, że oczywiście to są rzeczy drastyczne bardzo i ten hejt ze sfery wirtualnej bardzo gładko przechodzi w sferę rzeczywistą, bo no to są właśnie słowa, które owocują konkretnymi czynami. Ale ja mam jednak takie doświadczenie, że bardzo często stworzenie pewnego obszaru na dyskusję i na wypowiedzenie w ogóle pewnych rzeczy, właśnie na wyartykułowanie jakiejś krytyki, nie wiem, zaproszenie do dyskusji, że to naprawdę potrafi wiele zmienić i to potrafi zmodyfikować taką sytuację. Ja mam takie doświadczenie na przykład dyskusji, mówiłem już o tym parokrotnie, ale to jest dobry moment chyba na to, dyskusji z Tomaszem Terlikowskim, które się rozgrywają albo na antenie Radia Tok FM, albo na antenie Telewizji Republika, albo ja tam do niego chodzę na jego teren, albo on do mnie przychodzi na mój teren. I jak o tym informuję na Facebooku i on jak o tym informuje, to jemu piszą, że po co chodzi do tego po prostu bagna lewackiego i dyskutuje po prostu z tym strasznym lewakiem, a jemu, a na antenie, na Facebooku Toku albo na moim Facebooku po prostu mam zawsze taką litanię 70 komentarzy albo 170, że jak można w ogóle z tym idiotą, debilem i tak dalej rozmawiać, że to w ogóle nie ma sensu. I oczywiście właśnie nie ma sensu w tym podstawowym znaczeniu, że nikt nikogo nie będzie przekonywał do swoich racji. To znaczy to nie jest tak, że ja zostałem ortodoksyjnym katolikiem, a Terlikowski został ateistą po tych rozmowach, ale jakby rodzaj takiego normalnego kontaktu i w ogóle powiedzenia, że dobrze, ja myślę tak, ty myślisz tak, możesz sobie tak myśleć dalej, ale to nie oznacza, że w ogóle musimy, nie oznacza, że nie możemy usiąść normalnie i porozmawiać, że musimy jakby tańczyć w tym tańcu przedziwacznym. To już bardzo wiele znaczy i to naprawdę jakby jest istotne doświadczenie, mimo że ja się na przykład czuję wciągany natychmiast właśnie w dyskurs, to znaczy ja się zaczynam czuć winny, że nie hejtuję po prostu w pewnym momencie, dlatego że widzę, że jest taka presja i takie oczekiwanie, i takie przekonanie, że jeśli nie wchodzisz jakby, jeśli próbujesz w ogóle rozmawiać z tymi strasznymi ludźmi z tej drugiej strony. Ale po co rozmawiasz? Czy nie robisz wtedy tego, nie jesteś w niewoli tego właśnie naszego infantylnego poszukiwania pojednania? Nawet jeżeli się nie zgodzimy, to jednak zakumplujemy się ze sobą z Terlikowskim. Znaczy jakby próbuję trochę docisnąć, bo z jednej strony rozumiem ideę spotkania, że ono rozładowuje, prawda, i konfrontuje, że łatwo jest kogoś napluć na nazwisko, a trudniej jest jednak napluć w twarz, prawda, bo się widzi realnego człowieka. Natomiast, no właśnie. Słuchaj, podstawowa motywacja jest taka, że mnie to interesuje. Interesuje mnie po prostu, co ludzie o takim światopoglądzie myślą, jak przeżywają rzeczywistość. Słucham Radia Maryja w samochodzie na przykład regularnie, mam zawsze nastawione, żona mi zawsze przełącza później, mówi, że znowu po prostu wsiadła i było ustawione, rozmowy niedokończone, ale rzeczywiście to mnie po prostu fascynuje, naprawdę ciekawi mnie, jak wygląda rzeczywistość wewnętrzna człowieka, który myśli kompletnie inaczej ode mnie, który ma kompletnie inny zestaw przekonań. W jakimś sensie po prostu podstawową motywacją jest ciekawość, wcale nie chęć jakiegoś takiego
pojednania się albo właśnie infantylnego zakumplowania i tak dalej. Po drugie, no co jest alternatywą? To znaczy ja widzę jakąś trzecią drogę właśnie pomiędzy tym, że mamy sobie paść w ramiona i ja mam powiedzieć, że właściwie myślę tak samo jak ty, a jakąś sytuacją, w której nie wiem, nie rozmawiamy ze sobą, odwracamy się od siebie i plujemy nawzajem na swoje przekonania, uważając, że one są w ogóle jakieś kompletnie nieuzgadnialne w żadnym aspekcie. Wydaje mi się, że jakąś trzecią drogą no jest właśnie próba jakby na przykład rozpoznania w ogóle, a co ty myślisz, a jak do tego doszedłeś, jak to się stało, że akurat znalazłeś się w takim miejscu. Jak człowiek o jakiejś tam, prawda, inteligencji i wrażliwości może na przykład uważać to albo siamto, jak można w ten sposób mówić, jak mówisz i tak dalej. Więc to mi się wydaje bardzo, bardzo interesujące. I to jest jakby taka właśnie podstawowa moja motywacja. Zresztą to nie chodzi tylko o Terlikowskiego, to jest cała masa różnych jakby takich światopoglądów, podejść i tak dalej, które wydają mi się bardzo interesujące, nie są w ogóle moje i w jakiejś takiej mikroskali jakby, czyli w obszarze, na który mam wpływ, czyli w obszarze na przykład mojej audycji w toku, no to się staram jakby właśnie raczej konfrontować z różnymi, niekoniecznie moimi punktami widzenia. Te moje też oczywiście są tam obecne, ale wydaje mi się to bardzo ciekawe i istotne. I to tylko o to chodzi. To znaczy ja chcę powiedzieć, że dla mnie jedyną jakąś możliwością rzeczywiście pracy z tym, o czym rozmawiamy, jest próba no, takiego rozumienia, że, czy budowania takiej świadomości, że możemy właśnie mieć różne postawy wobec świata, że możemy być bardzo odmienne, możemy mieć bardzo odmienne światopoglądy, bardzo odmienne przekonania, ale też możemy próbować w jakimś sensie, możemy właśnie o tym rozmawiać, nie po to, żeby się infantylnie godzić, tylko żeby się oglądać nawzajem z różnych stron i też podążać za jakimś takim podstawowym, do Sokratesa jeszcze sięgającym przekonaniem, że jakby rozmowa służy temu, żebyśmy wspólnie się zbliżali do jakiejś prawdy, której żaden z nas nie posiada. Oczywiście jak ktoś uważa, że posiada całą, no to jest problem. Za chwilę Edyta Biernacka z tym samym pytaniem, ale Bartosz chciał wtrącić. Chciałem powiedzieć, bo żebyśmy też nie uciekli, bo my się jednak zderzamy z pewnym realnym problemem, że mamy w tej chwili do czynienia z dominacją paradygmatu niedialogiczności. To znaczy to wishful thinking takie jest oczywiście mi też bliskie, bo my też się spotykamy, ale przecież to, co obserwujemy na świecie, to jest właściwie próba zanegowania wartości dialogu jako formy komunikacji, czyli po prostu nazwania tego, nie wiem, od razu odrzucenia, znaczy po prostu się ustawia, podobnie zresztą jak z demokracją, która też jakby następuje w ocenie wielu liderów, polityków, ale też pewnie w warstwie teoretycznej, próba zdeprecjonowania tej formy organizacji społeczeństwa jako nieefektywnej, czy właściwie zakłamującej rzeczywistość, czy być może autentyczne instynkty. I to jest jakaś dziwna sprawa, bo w tym sensie, jak się zastanawiamy, jak mówimy, ten hejt internetowy to nie jest problem w jakimś sensie. Znaczy on zaczyna być problemem wtedy, kiedy my rzeczywiście widzimy w realnych relacjach, że zmienia się forma komunikacji między ludźmi. Tu się to zaczyna, że w gruncie rzeczy to nie jest tak, że on coś odzwierciedla, tylko że zaczynamy my odzwierciedlać w gruncie rzeczy tą zwirtualizowaną i symulatyczną rzeczywistość. I to jest jedna kwestia, którą sobie do końca nie mogę poradzić, ale równocześnie mógłbym powiedzieć, i to jest taki pozytywny aspekt tego spostrzeżenia, że być może jest tak, że skoro mówimy, że ta nienawiść czy ta destrukcja pojawi się w nas dlatego, że mamy przestrzeń zbyt znormatyzowaną, prawda, i kultura jest formą pewnej ucieczki od autentycznego instynktu. To jeżeli się znormalizuje nienawiść, to może się w sposób naturalny również obudzi instynkt, że tak powiem, pozytywnego myślenia. Znaczy, że to w gruncie rzeczy na poziomie jakiejś biologii czy konstrukcji psychicznej jest tylko i wyłącznie sferą pewnej społecznej akceptacji i wyporności też w pewnym momencie. Może po prostu się uruchomi w pewnej chwili autentyczny proces i potrzeba, nie tylko jednostkowa, ale coraz bardziej szeroka, jakby restytucji, budowania na nowo, rekonstruowania tej jednak dialogicznej formy. No to jest oczywiście coś, co mógłbym tylko i wyłącznie zaprojektować w tej chwili jako nadzieja pewna. Ale myślę, że ten problem jest bardzo jakiś to właśnie tak też konkretyzując.
z twojego doświadczenia, z twojej wiedzy psychometrycznej, jak można by było z tej perspektywy spojrzeć właśnie na ten problem? W którym momencie, znaczy przede wszystkim, co blokuje podmiot, że nie idzie takim tropem, jakim podąża Tomasz Stawiszyński? To znaczy, że nie jest ciekawy innych, nie rozmawia, nie jest zainteresowany drugim, zaintrygowany. Co blokuje najczęściej, bo pewnie są różne przyczyny, ale może myślę, że dla nas wszystkich byłoby to ciekawe, jakie są te przyczyny. I po drugie, w którym momencie można liczyć, co musi się wydarzyć, żeby zaistniało to, o czym mówi Bartosz, tak? Że pojawia się jakaś taka kontra, czy to w społeczeństwie, czy to w podmiocie, że już jakby mam dosyć tego zamknięcia, mam dosyć tej nienawiści, mam dosyć tej agresji i chcę coś pozytywnego zacząć budować. Proste pytanie. Zanim odpowiem, bo to tak jakoś mi jednak zostało, że ten opis psychoanalizy, który dałeś, jednak jest opisem bardzo klasycznej psychoanalizy. Ja nie znam nikogo. Spór został przeze mnie z premedytacją tutaj. Tak, zaprogramowałeś to. Tak. Ja nie znam nikogo, kto by tak pracował. Znaczy, gdyby tak było, że to się ogranicza do analizy dzieciństwa, to też nie byłoby żadnych możliwości wpływania i wywoływania zmiany w relacji z drugą osobą. No ale to jest na inną dyskusję, na inną rozmowę. Natomiast co do twojego pytania, mnie się wydaje, że to co trochę też odnośnie tego, co pan mówił, taki jest psychoanalityk brytyjski Christopher Bolas i on napisał taki tekst niedawno, Psychoanaliza w czasach zamętu. I on tam stawia taką tezę, że to ego, z którym mamy w tej chwili do czynienia, jak my funkcjonujemy między innymi ludźmi, to jest tak zwane transmisyjne ego. To znaczy właśnie, że my się ograniczamy do klikania lubię, nie lubię albo przesyłania dalej jakiegoś fragmentu informacji bez żadnej możliwości opracowywania tego. Po prostu się dzielimy, tak? Albo się nie dzielimy, jak nam się nie podoba, jak się nam podoba, to przesyłamy dalej bez żadnego sposobu opracowywania tego. I na takim ogólnym poziomie to, co sprawia, że tak się dzieje, no można powiedzieć, to jest brak idei obiektu, który byłby gotów do rozmowy. To znaczy, że jeśli Tomek idzie rozmawiać, to znaczy wierzy, że z drugiej strony jest ktoś, kto tę rozmowę podejmie. Natomiast wydaje się, że jakoś tak to jest, ja nie wiem dlaczego tak jest, znaczy Bolas stawia na przykład taką tezę, że w gruncie rzeczy myśmy sobie nie poradzili z traumami, z żadnymi traumami, znaczy, że nie poradziliśmy sobie z traumą najpierw niewolnictwa, potem kapitalizmu, a potem dwóch wojen światowych i że to sprawia, że zamiast myśleć i próbować rozumieć, co się z nami dzieje, to głupiejemy. Znaczy on uważa, że stawia taką tezę powrotu takiej mentalności niewolnika. To znaczy, że zawsze gdzieś była jakaś ta grupa, w którą było projektowane i jakby kulturowo usankcjonowane możliwość projektowania, że to są ci gorsi, tak? Albo byli ci murzyni, albo byli chłopi, albo byli Żydzi, albo byli robotnicy, ktokolwiek, kto wiadomo było, że pełni tą funkcję gorszego. No tego nie ma, bośmy się ucywilizowali. No i nie bardzo jest z tym co zrobić, bo rzeczywiście musielibyśmy się zmierzyć z takimi zasobami poczuć winy i okrucieństwa, jakie w nas są i jakoś rzeczywiście się za to zabrać, co zafundowaliśmy sobie przez całą historię ludzkości. A ponieważ nie jesteśmy tego w stanie zrobić, to jakby głupiejemy. Znaczy przestajemy rzeczywiście myśleć, pozbywamy się wrażliwości, pozbywamy się myślenia. I to, co jest dramatyczne w tym hejcie, no bo to oczywiście, że to może wyjść na ulicę, może nie wyjść, ale to, co taką jest... Największym problemem moim zdaniem to to, że to sprawia, że przestajemy widzieć właśnie innych ludzi w ogóle jako istoty ludzkie. Że w ogóle przestajemy rozpoznawać, że to są inni ludzie. Że przestają mieć takie znaczenie i taką funkcję. I wtedy bardzo łatwo jest im zrobić wszystko właściwie. Taki psychoanalityk Patrick Miller, którego wystąpienie słyszałam niedawno, on opisywał taką pacjentkę, z którą miał do czynienia w latach 80. To była starsza pani, którą rodzina przeprowadziła z depresją i ona
w pewnym momencie spotkania z nim opisała taką sytuację, że była młodą dziewczyną w Paryżu i miała swoją fryzjerkę. I chodziła do tej fryzjerki, zawsze była przyzwyczajona do tego, że jest tam serdecznie witana, tak samo czesana i tak dalej. I któregoś dnia tam weszła, siadła na fotelu jak zawsze i ta fryzjerka zareagowała wyrazem takiej odrazy i wstrętu do niej potwornego i powiedziała, że ma się wynosić, że ona z nią nie chce mieć nic wspólnego i wszystkie kobiety, które siedziały w tym salonie fryzjerskim zareagowały to samo. I to uczucie wstrętu i obrzydzenia było dojmujące. Ona czuła, że w tym momencie przestała istnieć jako człowiek. To, co się zmieniło, to to, że tego dnia ona weszła do tego zakładu fryzjerskiego z opaską z gwiazdą Dawida na ręce. I to jest ten proces, który sprawia, że w pewnym momencie uznajemy, że kogoś nie jesteśmy w stanie już włączyć do wspólnoty ludzkiej, ale to jest bardzo mocno właśnie związane z tym przekonaniem, że w ogóle nie ma nikogo, kto by nam odpowiedział, że nie ma nikogo, nie istnieje nikt, z kim możemy rozmawiać i że świat czy internet, świat, który nam daje internet, jest jednym wielkim koszem na śmieci. I to jest w gruncie rzeczy zabójcze, ale to jest też samobójcze, dlatego że to niszczy naszą zdolność kochania, niszczy naszą zdolność empatii, niszczy naszą zdolność rozumienia. Jak myślałam o tym naszym spotkaniu, to nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, takie było doniesienie w ubiegły weekend bodajże o takim wypadku samochodowym. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku samochodowym i okoliczności tego wypadku były takie, że oni stali w swoim BMW na światłach, a za nimi się zatrzymał oznakowany radiowóz, który nie był kompletnie nimi zainteresowany, zatrzymał się tam przez przypadek. I oni jak zobaczyli ten radiowóz, to zaczęli uciekać. Przejechali na czerwonym świetle, na następnym skrzyżowaniu na czerwonym rozbili się dwóch mężczyzn. Z czterech, którzy jechali w tym samochodzie, zginęło. No i oczywiście można powiedzieć, oni mieli powody prawdopodobnie, żeby się bać policji i żeby uciekać, chociaż realnego zagrożenia dla nich prawdopodobnie w tym momencie nie było. I to jest, pomyślałam sobie, że to jest właśnie, dobrze pokazuje, wydaje mi się, ten moment, w którym trochę jesteśmy jako ludzkość. No bo co oni mogli zrobić? Tak, oczywiście, że wiem, że to naiwne i hipotetyczne, trochę odpowiadając na pana pytanie, co by się musiało stać, prawda, w nas, w naszym myśleniu, żeby inne rozwiązanie było możliwe. No można powiedzieć, oni by musieli pomyśleć sobie, aha, policja, dlaczego ja się boję policji, co zrobiłem złego i że moje życie niszczy życie innych ludzi, prawdopodobnie także moje życie, więc trzeba się zatrzymać, podejść do tych policjantów, pogadać z nimi i spróbować sprawę załatwić. I wydaje mi się, że my jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy ten oznakowany radiowóz w postaci imigrantów, którzy za chwilę tu przyjadą, terrorystów arabskich, efektu cieplarnianego i całej masy innych rzeczy. I na razie jesteśmy w sytuacji, że próbujemy wypróć do przodu na czerwonym, a potem się zobaczy. Czyli jednak filozofia jest i filozofowanie, ten moment sokratejski, być może to jest jedyne rozwiązanie, bo znaczy, kiedy ja obserwowałem ten hejt przed naszym spotkaniem, szczególnie intensywnie, tak to raczej próbuję to omijać, to miałem takie wrażenie, że za tym kryje się przede wszystkim bezrefleksyjność. Tak? Znaczy, że kryje się bezrefleksyjność, kryje się taki prosty schemat, że to nawet brak kontaktu z własną nienawiścią, tylko, że tak powiem, wskazywanie na tych, którzy nienawidzą i wyrażanie swojego oburzenia. Myślę, że hejtu dokonują ludzie w moim odczuciu najczęściej tacy, którzy nie mają kontaktu z własną nienawiścią, chyba że robią to z wyrachowaniem jako tam, ale mi się wydaje, że to jest jednak mniejszość, tak? Że ludzie wyrażają oburzenie na nienawiść ze strony Tuska, na agresję ze strony Kaczyńskiego, na zachowania Glapińskiego i tak dalej, natomiast nie mają kontaktu z własną nienawiścią. A kontakt z własną nienawiścią domaga się refleksji, tak jak powiedziała Edyta. I teraz w związku z tym wracam, bo chciałbym oczywiście już teraz przejść do pytań z sali, natomiast na koniec jeszcze do Tomasza. Czy ty wierzysz w ludzką refleksyjność i wierzysz w to, że my jesteśmy w stanie na skalę jakoś odczuwalną społecznie odbić się od takiej, można powiedzieć, bezmyślności, gdzie się nie kontaktujemy z własną nienawiścią i że zaczniemy reflektować, czy
też idąc dalej, czy widzisz to, kiedy działasz na antenie, to jest fascynujące, prawda? Jesteś może jedynym takim zdeklarowanym filozofem, który robi filozofię w radiu. Czy widzisz realną zmianę, kiedy próbujesz refleksję jakoś inspirować? To w sumie mógłbym o to samo spytać Edytę w kontekście gabinetu psychoanalitycznego. Absolutnie tak, to tak od razu odpowiadając wprost, ale oczywiście jakby cały ten problem jest bardzo złożony i skomplikowany, jak sądzę. I myślę, że też sam mam taki odruch, a chciałbym nas wszystkich przestrzec teraz przed tym, żeby właśnie pójść w taką stronę, że jest jakaś grupa ludzi, którzy są właśnie nierefleksyjni, oni hejtują i tak dalej, teraz my ich musimy wyedukować. To jest częściowo prawda niewątpliwie, to znaczy jest na pewno grupa ludzi. Ja na przykład nie rozmawiałbym z każdym. To nie jest tak, żebym rozmawiał z każdym oczywiście, bo na przykład pana Międlara bym nigdy nie zaprosił do swojej audycji, właśnie dlatego, że uważam, że nie ma najmniejszego sensu, już abstrahuję od tego, czy to jest postać fikcyjna, czy to jest postać autentyczna, bo wydaje mi się, że tam już jest tak operetkowy poziom tego wszystkiego, że się czasem zastanawiam, czy to nie jest performance właśnie artystyczny, taki w rodzaju tego, którym widzieliśmy, tylko czy to jest rzeczywista postać z takimi przekonaniami, ale... Z czegoś trzeba żyć. No tak. Natomiast myślę, że ten cały rzeczywiście skumulowany gniew, ten rodzaj takiego backlashu, jak to się mówi, który obserwujemy w ostatnich latach, czy no właściwie kilku latach, on zaowocował Trumpem w Stanach Zjednoczonych, no różnymi populistycznymi ugrupowaniami właśnie bardzo radykalnymi, w Europie, po części PiS-em w Polsce, że on ma jakieś swoje racjonalne przyczyny, to się skądś wzięło, to znaczy myślę, że tutaj konieczność dokonania pewnej refleksji ze strony właśnie oświeconych i liberalnych jakby, nie chcę powiedzieć elit, ale w każdym razie kręgów, które tutaj pewien porządek jakby właśnie społeczno-ekonomiczny realizowały w ostatnich latach, jest właśnie konieczna, to znaczy, i to jest poniekąd odpowiedź też na twoje poprzednie pytanie o to, co robić. Ja myślę, że my powinniśmy przede wszystkim właśnie w sobie to rozpoznawać, to znaczy tropić w sobie nawet nie tyle hejtera, bo hejter jest już jakąś taką finalną postacią, czy finalną figurą, która się z nas wyłania, często jako właśnie odruch nieświadomy, czy impuls nieświadomy, że dopiero jakby budzę się rano i patrzę, co ja tam nawypisywałem, to mnie po prostu aż wzdraga, tylko tropienie w sobie dogmatyka, właśnie kogoś, kto... Ja myślę, że w Polsce bardzo dobrze przeanalizowana jest pogarda mas, to znaczy pogarda, jaką żywią, w cudzysłowie, jaką żywią wobec elit przedstawiciele tak zwanego ludu, natomiast bardzo mało przeanalizowana i nazwana jest pogarda elit, to znaczy właśnie ten rodzaj wyższościowej postawy, wyższościowego dyskursu, który myślę był bardzo silnie w Polsce właśnie po 89 roku reprezentowany przez kręgi liberalne, które miały władzę i w tym sensie właśnie ponosiły większą odpowiedzialność za jakość sfery publicznej, dyskursu publicznego. To był taki bardzo ostry, oczywiście neoliberalny dyskurs, że prawda, macie tu wszyscy po wędce i teraz wszystkie wędki są takie same, kto nie złowił i w tym stawie przecież wspaniałe ryby pływają, kto nie złowił, to nie umie rzucać albo tam nie chciało mu się, etc. I to było bardzo silnie jakoś tutaj obecne i w jakimś sensie też to, co się stało po Smoleńsku, moim zdaniem było, to pewnie nie mamy czasu, żeby w to w ogóle wchodzić, ale też sądzę, że bardzo źle to zostało po prostu w cudzysłowie obsłużone w sferze publicznej przez ówcześnie rządzącą elitę. I że gdyby nie pewne zdarzenia, które się wtedy i pewien sposób ujęcia tego wszystkiego, to być może PiS by w ogóle do władzy w Polsce nie doszedł. W każdym razie
wydaje mi się, że ta refleksja jest bardzo ważna, ale że ona jest też konieczna jakby... Jako autorefleksja. Tak, tak. To znaczy, że bardzo istotne jest właśnie przyglądanie się przede wszystkim sobie, jakby badanie i łapanie się na odruchach takich, że mamy poczucie wyższości, mamy poczucie właśnie, nie wiem, że z tymi idiotami i z tymi oszołomami to w ogóle nie będziemy dyskutować, bo nie ma sensu, że to całe straszne towarzystwo jest kompletnie nieakceptowalne i tak dalej, i tak dalej. No, jak posłuchamy jednak, nie mówię, że język PiSu jest równie brutalny, co język opozycji, bo myślę, że jest bardziej brutalny i że jednak ostatnie lata wzniosły, że tak powiem, na inny jeszcze poziom całe te, w jakimś sensie wydobyły też z takiego jakiegoś ukrycia i stłumienia te wszystkie charakterystyczne figury i odruchy dyskursu publicznego polskiego, bardzo, bardzo brutalne właśnie. Sposób załatwiania pewnych spraw w sferze publicznej, to taki rodzaj absolutnego przekonania o stuprocentowej racji, moralnej wyższości, nie liczenie się absolutnie z niczym. To było też w jakimś sensie realizowane, ale bardziej tak w aksamitnych rękawiczkach wcześniej, że to, że no w każdym razie, że to są sytuacje, w których aż się prosi o to, żeby właśnie całkowicie jakby zdelegalizować i skwalifikować jakby to wszystko jako grupę jakichś ludzi, którzy w ogóle tutaj nie mają prawa istnieć i robić. A jednak przecież ponad połowa, czy no nie ponad, ale no już, no po, ale połowa społeczeństwa na tych ludzi głosuje cały czas i ich popiera. No my musimy jakoś się w ogóle z tym skonfrontować. Jest taka książka bardzo dobra, Arlie Hochschild, która też po polsku wyszła, Obcy we własnym kraju, gdzie ona właśnie dokładnie to robi. To znaczy ona jedzie do Luizjany, tam gdzie jest on, to jest pani z Uniwersytetu Berkeley, lewicowa socjolożka, elity liberalne amerykańskie, wzorcowe po prostu, proekologiczna, proemancypacyjna, związki jednopłciowe, prawda, redystrybucja, no wszystkie jakby takie... Hasła sztandarowe. Absolutnie. Jedzie do Luizjany i z takimi najbardziej hardkorowymi redneckami próbuje rozmawiać właśnie po to, żeby ich zrozumieć. To znaczy stara się zrozumieć, dlaczego jest tak, że właściwie ci ludzie wyznają kompletnie odmienne od niej wartości. Ona ma tendencję, sama o tym mówi, do postrzegania ich jako jakichś po prostu kompletnych prymitywów, ludzi, którzy po prostu mają jak najgorsze instynkty, intencje. I ona tam jedzie i się zaprzyjaźnia z nimi, próbuje zrekonstruować to, co w ogóle się w tym kraju stało. No i widzi też, co w jakimś sensie zrobiło im amerykańskie państwo, to znaczy jak kompletnie liberalne amerykańskie rządy, liberalny dyskurs, cały ten porządek jakby ekonomiczny, w którym oczywiście wielkie korporacje odgrywają bardzo istotne znaczenie, no kompletnie jakby tych ludzi wyrzucił na aut, więc im zostaje już tylko hejt, nic więcej. I w ten sposób rozpoznaje też w sobie, tak, jakby jako partycypantki tego. Tak. Natomiast, bo to jest ostatnie pytanie przed przejściem do pytań z sali. Chciałbym ciebie, Edyto, zapytać w kontekście tego, co mówi Tomasz, do czego wspólnie doszliśmy, do tej potrzeby refleksji, która gdzieś jest też drogą do skomunikowania się z tą nienawiścią, agresją, która jest w każdym z nas. Co powoduje, że człowiekowi jest tak trudno się skomunikować z tą nienawiścią w sobie? I w jaki sposób coś takiego się dokonuje, jak taki proces przebiega? Dla mnie bardzo poruszające są tutaj te analizy Melanie Klein o tym, jak dziecko wychodzi z takiej wczesnodziecięcej fazy, prawda, paranoidalno-schizoidalnej. I tutaj właśnie jest droga przez, nie wiem, żałobę, prawda, przez jakieś poczucie winy. Ale czy mogłabyś kilka słów o tym powiedzieć? Mogłabym, ale... To jest bardzo istotne i w kontekście właśnie tego, że obserwujemy tak dużo w tym hejcie właśnie gdzieś braku kontaktu, tak, z własną nienawiścią. Mogłabym, ale wolałabym coś przeczytać. Krótkie. Super. Tylko muszę wziąć książkę. Okej, to czekamy na książkę. Państwa prosimy o to, żeby myśleć już nad pytaniami.
Nie wiedziałam, czy się przyda, ale wzięłam na wszelki wypadek. Jaka to książka? To jest książka Projekt Prawda Mariusza Szczegła. Taki zbiór jego felietonów z Gazety Wyborczej. I to jest taki felieton, który jak ludzie przychodzą się uczyć psychoterapii do nas, do szkoły, to ja go zwykle proponuję na początek, od paru lat, od kiedy ta książka wyszła, bo oni się zawsze pytają, jak to jest, że rozmową można kogoś wyleczyć. Co, jak to może być, że słowa mogą komuś pomóc. To jest, nie będę czytać oczywiście całego tego fragmentu, ale historia jest taka, że Szczegieł jedzie pociągiem i w tym pociągu jest niezwykle irytujący współpasażer, który cały czas wchodzi, Szczegieł siedzi przy drzwiach do wagonu takiego bezprzedziałowego, ten współpasażer cały czas wchodzi i wychodzi, te drzwi się ciągle otwierają i zamykają, on cały czas gada przez komórkę, pije piwo, jest hałaśliwy, ma za dużą marynarkę, jest prymitywny, stary, beznadziejny, głupi i irytujący. I Szczegieł pielęgnuje w sobie nienawiść do tego człowieka przez całą drogę pociągiem z Warszawy do Katowic. W dodatku jest niewyspany. I pisze pod koniec tak. Pociąg stanął w zawierciu. Gość w korytarzu kończył rozmowę, którą teraz dało się słyszeć. I stało się coś nieoczekiwanego, coś, co całkowicie zmieniło mój stosunek do tego człowieka. Znikły wszystkie uprzedzenia i cały Eliot Aronson wyklarował mi się na przykładzie i wszystkie idee Kapuścińskiego. Jeśli poznasz, jest szansa, że zrozumiesz. Jeśli zrozumiesz, jest szansa, że pozbędziesz się uprzedzeń i złych emocji. Jak to możliwe, że mężczyzna, którego nienawidziłem, nagle odmienił moje emocje? Prysła niechęć, a twardość, którą z irytacji czułem, od brzucha do grydyki puściła. Na stacji w zawierciu podniesionym głosem kończył rozmowę przez telefon. Słyszysz, kurwa, syn mi umiera. Syn mi umiera na raka, kurwa. Syn mi umiera, ma raka w szyi i mówią, że nie ma ratunku, kurwa. Pomyślałem, właściwie różne rzeczy kłębiły mi się w głowie. Najprostsza, że nic nie jest takie, jak się wydaje. Że byłem oszołomiony tym, że wszystko, co we mnie złe, wyparowało w ciągu kilkunastu sekund, w których wypowiedział te 23 słowa. I tyle. Okej, okay, no to trochę jest to jednak unik, powiedziałbym, ale w porządku, też macie do tego prawo, żeby zrobić unik. Nie wiem, czy po tych słowach wypada mi tę anegdotę opowiedzieć, ale kiedy Tomasz mówił o tym, że czasem na drugi dzień się budzimy i myślimy, co myśmy tam nawypisywali, to opowiadał mi jeden zaprzyjaźniony dziennikarz z dużej polskiej gazety, że w pewnym okresie, kiedy uczyli się dziennikarze dopiero obsługiwania social mediów i Facebooka i tak dalej, to po kilku wpadkach wymyślili takie urządzenie, które, no trochę tak jak dzisiejszy nasz eksperyment, że przed tym, jak jakiś redaktor siadał do komputera, żeby coś tam napisać czy skomentować, to musiał odmuchnąć walkomat, prawda? I to też był fantastyczny sposób na to, żeby radzić sobie z hejtem. Są takie telefony w Japonii bodaj, tak. Skonstruowane, są jakieś takie przystawki do tych telefonów można zakupić, że wyłącza ci to możliwość pisania SMS-ów, jak wykrywa alkohol w oddechu. Więc to też może być jakiś trop. Proszę Państwa, zapraszamy do dyskusji. Bardzo, bardzo prosimy o głosy. Jest głos już u góry. Tak, proszę bardzo, Bartosz. O tyle, nie wypada tobie anegdoty potem opowiadać, bo w gruncie chyba wygląda to tak, że ta chwilami pojawiająca się refleksja, że my się powinniśmy bardziej zastanowić, że hejt sam w sobie nie jest zły w gruncie rzeczy jednak, ale że coś się takiego wydarzyło, że ta refleksyjność, czy nieustająca próba nazywania czy opisywania rzeczywistości w gruncie rzeczy przestała mieć siłę sprawczą. Ale ona nie ma siły tylko i wyłącznie w dyskursie, ale ona ma w doświadczeniu własnym, że nam po prostu tak zawyspiańskie powiedział, czynu brakuje. I że w gruncie rzeczy populizm jest tylko i wyłącznie innym rodzajem kłamstwa. W pewnym sensie tak możemy powiedzieć, że jest po prostu z kłamstwem emocjonalnym, a nie z kłamstwem wypreparowanym, zelitaryzowanym, skomplikowanym i tak dalej, że nagle narzędzie dialogu przez niektórych jest rozpoznawane jako zaproszenie do właściwie jakiegoś scenografu podpisania, bo zawsze się znajdzie ten, który ciebie przegada, ale nic z tego nie będzie nigdy wynikało, bo niestety refleksja, często ten proces autorefleksji jest właściwie przestrzenią pozaemocjonalną, że coś się takiego stało, że on niewiele kosztuje. I teraz przykład tej Amerykanki, jeśli by go jeszcze bardziej zradykalizować, to można było powiedzieć, bo nie wiem, jak było w rzeczywistości, ale przecież, że w gruncie rzeczy tego nam brakuje. Znaczy, brakuje nam tak naprawdę
to też świetna dla mnie była, że w gruncie rzeczy opis rzeczywistości jest w gruncie rzeczy eksternalizacją nas samych. To znaczy, że my figurę, prawda, Radia Maryja i tak dalej powinniśmy znaleźć w sobie, bo to jest rzeczywisty element świata. To nie jest coś obcego i innego. I teraz my to musimy jakoś komunikować, znaczy we własnym wtedy imieniu, ale równocześnie działać. I tego działania nie ma, to znaczy cała... dlaczego tak się to wszystko wydarzyło? Wydarzyło się dlatego, że żyliśmy przez lata w kulturze deklaracji wartości, ale nie wartości realnych. Znaczy coś się takiego przewaliło, że wszyscy mówili i wiedzieli, jak powinno być i jak jest, co jest dobre, co złe, ale nic to dalej nie, gdzieś to się nie dotykało źródła. Źródła, które jest jakąś taką siłą tworzenia jakiegoś realnego pejzażu i odczuć ludzi. Tu jest jakieś pęknięcie. To znaczy, to nie wystarczy tylko i wyłącznie chyba autorefleksja i autokrytyka, bo ona już jest gdzieś tam zrobiona. Tu chyba czegoś trzeba więcej. A nie mówił tak Wyspiański? Po pierwsze. No właśnie tak. No dziękuję. Znaczy nie, znaczy wiesz... znaczy mówił, że zróbmy coś, co by od nas zależało, tak? Dziękuję ci bardzo. Zawsze mnie otwierasz emocjonalnie w związku z tym, więc idźmy w tym kierunku. Bardzo proszę o pytania z sali. Dziękuję bardzo. Chciałem trzy aspekty poruszyć, poprosić o komentarz. Te aspekty cały czas tam się przejawiały w dyskusji, ale chciałbym je tak sfokusować. Po pierwsze, dlaczego mamy taką skłonność do tego hejtu, bo tu pojawiło się nawet takie pytanie od pana Bartosza, przecież mogły to być jakieś afirmatywne emocje. Jak ja próbuję na to odpowiedzieć przez taki wgląd w siebie, taki szczery, to dla mnie jest to oczywiste. Afirmatywne emocje możemy przekazywać bezpośrednio w kontakcie z bezpośrednim człowiekiem i to jest bardzo korzystne. Widzimy pozytywne reakcje. Natomiast i tutaj się pojawia mój hejt. Jak ja widzę tego wielkiego łysola z baseballem i słyszę, co on bredzi, no to jestem na tyle mądry, że nie powiem mu, co o nim sądzę, bo później będę długo musiał konsekwencje tego ponosić. Ale jak już mam to, co nazywamy niewłaściwe po polsku handicap, zabezpieczenie w postaci sieci, no to oczywiście mogę zobaczyć, jak on będzie reagował i przekazać mu i zobaczyć, jak się będzie pieklił. No to jest po prostu narzędzie, które dostaliśmy i które umożliwia nam zrealizowanie tego, co gdzie indziej nie mogliśmy zrealizować. Dlatego tam pojawia się hejt, takie jest moje zrozumienie, a nie pojawiają się zachowania afirmatywne. Albo na przykład jakieś rozmowy erotyczne, które gdzie indziej nie mogą zaistnieć. No i teraz drugie zagadnienie. To jest dobre czy złe? No, w momencie, kiedy ta rozmowa jest człowiek z jednym człowiekiem, no to być może mogłoby to być dobre, gdyby z tego wynikła przynajmniej czasami jakaś końcówka, która pokazuje, że może być porozumienie. Tak się zwykle nie dzieje i to nie jest największy problem. Największy problem jest taki, że w pewnym momencie ta dyskusja oparta o hejt w sieci kończy się taką konstatacją i to też jest taki mój wgląd. A nie tylko mój, to Lem też to określił. Co za banda idiotów. No przecież to coś z tym trzeba zrobić i zaczyna się poszukiwanie swojej grupy odniesienia. Czyli ta dyskusja, ten hejt z poziomu psychologicznego przechodzi już na socjologię, a tam się wtedy wyłączają wszystkie hamulce moralne, bo wtedy odczłowiecza się drugą stronę. Zbiorowość odbiera nam potrzebę zastanowienia się, czy mamy rację, czy nie, bo jesteśmy w tłumie. I tutaj ten hejt ma tę swoją najbardziej niebezpieczną część, bo właśnie ten, który się rodzi także w internecie. I trzecia rzecz, jak my sobie z tym radzimy? Trzeci aspekt, który chciałem poruszyć, jak my sobie radzimy. No jak ja obserwuję społeczeństwo, to mam wrażenie, że jedyna metoda, która w jakiś sposób jest skuteczna i która jest stosowana, to jest to, co najogólniej nazwałbym poprawnością polityczną. Rozciągam to bardzo daleko, to jest łącznie z ograniczeniem prędkości na drogach. Nie potrafimy znaleźć rzeczywistych przyczyn, więc wprowadzamy poprawność polityczną, ale
I ona w jakiś sposób działa, ale bardzo wolno, szczególnie to w naszym społeczeństwie widzimy. Działa bardzo wolno, dlatego że ona w samej swojej istocie jest również przemocowa. Bo tak naprawdę, jeśli ktoś nie spełnia tych zasad poprawności politycznej, to jest wykluczony. Albo na przykład jest prawnie w jakiś sposób ścigany. A nasz problem, z którym się borykamy, jest taki, że po prostu od dzieciństwa wychowujemy się, i to globalnie, w przemocowym społeczeństwie. Widzimy, że zwierzęta trzeba trasować, że dzieci muszą być posłuszne. To dzisiaj była rozmowa o tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet te wielkie idee, nawet ja bym powiedział, że nawet nasza religia, która teoretycznie mówi o miłości ludzi, nie wspomaga czegoś takiego jak okrągły stół, bo tam się nie ze wszystkimi siada do okrągłego stołu. Z szatanem nie wolno usiąść do okrągłego stołu, bo przecież to jest zdrada i wtedy trzeba go potraktować tak jak szatan. No to gdzie tu jest mowa o tym, że z każdym trzeba porozmawiać? I prawdę powiedziawszy, szukając jakiegoś wyjścia, bo to może tak trwać latami, latami, to już muszę uciec w taką mityczną trochę sferę, że jedyny przykład dobry kogoś pozbawionego hejtu, to jest taki przykład trochę beletrystyczny, opisany, najbardziej to znamy z filmu Wernera Herzoga, przykład Kaspara Hausera. To był człowiek pozbawiony hejtu. On się nie bał żołnierza z raperem, bo nie wiedział, że ten żołnierz miał mu coś złego zrobić. Nie wiedział, że ten rapier służy do tego, żeby on go zastrzelił. Nie dał się przestraszyć księdzu, który go chciał w jakiś sposób przeciągnąć na religię i przestraszyć bokiem, bo on w ogóle tego nie znał. Czyli właśnie ten nasz problem gdzieś tam polega na tym, co czerpiemy ze świata w dzieciństwie. I sytuacja rzeczywiście wygląda na beznadziejną, a jedyne pocieszającego, co na koniec przychodzi mi do głowy, to to, że być może za kilkaset lat będziemy musieli opuścić tę ziemię i polecieć na dalekie planety, bo tutaj prawdopodobnie życie się skończy i może wtedy lecąc przez tysiące lat świetlnych bez kontaktu ze społeczeństwem i z innymi ludźmi, którzy nam ten hejt poprzez przemocowość od dzieciństwa wszczepiają, to może wtedy na tych nowych planetach powstaną nowe nieprzemocowe społeczeństwo, a tymczasem z polityką historyczną nawołującą do martyrologii, no to kiepsko to widzę. Nie wiem, co państwo sądzą. Przepraszam za długi wywód. Dziękujemy. Czy chcielibyście skomentować, jakoś odnieść się w tym momencie, czy może... Dobrze, to może jeszcze połączmy kilka głosów. Bardzo proszę. Chciałam podziękować panu. Przepraszam, że umknęło mi nazwisko. Więc poruszył pan dwie ważne rzeczy. To znaczy Smoleńsk, o którym chciałam tutaj powiedzieć, że to był element, który spowodował, że moje sympatie polityczne do Platformy Obywatelskiej uległy całkowitemu załamaniu i przeniosłam się gdzie indziej. Tylko i wyłącznie dlatego, że odniosłam wrażenie, że mnie jako normalnemu, wolnemu człowiekowi zabrania się mieć wątpliwości co do faktu i opinii o tym, jakie ustaliło państwo. Jeżeli ja mam wątpliwości, jakiekolwiek, to znaczy, że jestem głupia, oszołomem, macie robić sprawny mózg i tak dalej. Ja nie mam, to nie jest to, że to wynika ze mnie, tylko ktoś mnie na to napuścił. I bardzo panu dziękuję, bo tak jak sobie myślałam, że o tym powiem, to spotkam się z jak gdyby taką negacją. Druga część to jest książka, o której pan wspomniał. Więc pan na spotkaniu z autorką tej książki, no i bardzo sobie potem tą książkę przepracowała. No rzeczywiście jest to rewelacyjna sprawa i bardzo mnie otwarła na wiele spraw związanych właśnie z różnorodnością w polityce. Znaczy, chodzi o tą panią socjolog, która w Luizjanie spędziła 5 lat. Trzecia sprawa to jest taka, bardzo dużo oglądam HBO i tam jest od nie wiem, 5, może więcej lat, program pod tytułem Przegląd tygodnia Oliwiera, Jamie'ego Oliwiera. Więc na podstawie opinii tutaj państwa to jest to hejt,
prostu standardy amerykańskie co do krytyki polityków, i zresztą to są tylko standardy amerykańskie, ale są to standardy, powiedziałbym, światowe, są na takim poziomie, że to, co tutaj Państwo podaliście, co Pan profesor, te cytaty z internetu, no to naprawdę uczenie go Oliwiera to jest standard. I to jest normalny program prowadzony przez amerykańską telewizję HBO. To jest to. Aha, i jeszcze co do hejtu jako takiego. Skupiliście się Państwo na internecie. A ja powiedziałabym, że to nie tylko internet i nie tylko plebs. Ponieważ, opowiem anegdotkę, na spotkaniu w ramach Festiwalu Konrada pan Jan Peszek zjawił się ze swoją córką i synem. I omawiali hejt, jaki w stosunku do pani Marii Peszek pojawił się w internecie po jej piosenkach, którym pani Maria była głęboko urażona. I pani Maria powiedziała jeszcze coś takiego. No wiesz, tato, ja byłam w galerii, no jakiejś tam handlowej, i jeden facet mnie popchnął. Popchnął? Powiedział pan Jan Peszek. Gdybym ja tam był, to bym tego gościa zabił. To jest jeden hejt. A drugi hejt zdarzył się tu na tej sali, w grudniu w ramach festiwalu Boska Komedia. Pan Krystian Lupa był uprzejmy powiedzieć, że uważa część środowiska artystycznego za kolaborantów, ponieważ współpracują z, no nie wiem, z władzą. I szczerze mówiąc, zdziwiłam się, że pan profesor, który był wtedy gospodarzem tego spotkania, nie zaprotestował, bo to był dla mnie wyraźny hejt. Dziękuję. I z tego, co pamiętam, to zareagował sam, pani zareagowała i Krystian Lupa dość jednoznacznie wytłumaczył, o co mu chodziło, więc wydaje mi się, że nie było potrzeby ingerencji z mojej strony czy ze strony Bartosza. Natomiast no jest naszym obyczajem, że nasi goście komentują, niekoniecznie muszą to być wprost pytania, tak? Ale więc jeżeli moglibyście odnieść się krótko do obu tych głosów, może Edyta pierwsza. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, no trudno mi z pozycji gabinetu, z pozycji psychoanalityka mówić o społecznych procesach, choć oczywiście o tym myślę. Natomiast myślę, że krążymy wokół tej takiej myśli rozpoznania, że no właśnie o czym Tomasz już mówił, że to jest w każdym z nas, znaczy, że to... I że to jest to najbardziej bolesne rozpoznanie, że to właśnie łatwo jest palcem kogoś zawsze wskazać, kto to w sobie nosi, natomiast rzeczywiście rozpoznawanie, że to ja nienawidzę i że to we mnie są mordercze uczucia wobec innych, no jest bolesne, tylko że no właśnie najbardziej jest bolesne wtedy, jak rozpoznajemy te uczucia wobec bliskich. To jest problem, prawda? Znaczy, bo właśnie wydaje się, że jak już kogoś pozbawimy tego statusu człowieka, pozbawimy tego statusu przynależności do wspólnoty ludzkiej, to my możemy go nienawidzić bez poczuć winy i bez wstydu. Więc wydaje mi się, że to są takie wspierające się nawzajem procesy, to znaczy trochę też odnosząc się do twojego wcześniejszego pytania, co nam nie pozwala tej nienawiści w sobie rozpoznawać, no to właśnie wtedy, jeśli utrzymujemy, że mamy wszelkie prawo do tego, żeby te mordercze uczucia mieć, bo ktoś na nie po prostu zasługuje i tyle. I że wtedy bardzo trudno się z tą własną nienawiścią i w tym, co jest mordercze w nas, mierzyć. Tomaszu? A propos tego Smoleńska, ja rzeczywiście mam takie wrażenie, że w tym sensie to był moment jakoś węzłowy dla tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje.
że tam się od razu pojawiły dwie narracje. Zaraz po samej katastrofie, jeszcze właściwie nic nie wiedzieliśmy o tym, co tam się stało, ale już były dwie narracje. Jedna była taka, że to właśnie Tusk z Putinem zamordował prezydenta i albo Rosjanie zamordowali. To jest oczywiste, że był zamach i właściwie każdy, kto nie mówi, że to był zamach, to jest współodpowiedzialny i prawdopodobnie konspirował razem z zamachowcami. A druga była taka, że to ten wstrętny Kaczor na pewno zmusił do lądowania i to jest jego wina i w ogóle to jest oczywiste, że tak naprawdę to przecież wszystko jest wina Kaczora. I wydaje mi się, że w obu tych przypadkach te narracje jakoś się strasznie mocno w tych dwóch obozach, które od razu miały takie odruchowe reakcje, utwardziły i stały się bezalternatywne i właściwie wykluczano każdą inną. To znaczy każdy, kto wewnątrz jakby tego, nazwijmy to szeroko rozumianego liberalnego obozu, domniemywał, że może to nie ten straszny Kaczor, może on wcale nie jest taki straszny, może jakby różne czynniki tutaj też odegrały rolę i tak dalej, no był natychmiast kwalifikowany jako ktoś, kto wpada w paranoję i właściwie, co było też klasycznym elementem takiego, też w jakimś sensie hejterskiego dyskursu, to się pojawia w polskim dyskursie publicznym bardzo mocno, taka psychiatryzacja właśnie, że to jest dla psychiatry przypadek. To są jacyś ludzie, którzy powinni iść do psychiatry, co w ogóle jest stygmatyzujące dla osób, które się zmagają z zaburzeniami psychicznymi i stereotypizujące te osoby w sposób skrajny. Natomiast z drugiej strony właśnie każdy, kto z kolei negował ten wymiar zamachowy i próbował wskazać, że może to jednak zespół jakichś nieszczęśliwych okoliczności, jakichś prawda, zaniedbań i tak dalej do tego doprowadził, no był uznawany właśnie za zdrajcę i za kogoś, kto w takim razie po prostu tutaj z ruskimi i z mordercami trzyma. I to rzeczywiście było po prostu momentalne i rzecz jasna, moim zdaniem w tym sensie większą odpowiedzialność ponosi obóz ówcześnie rządzący, no, że to byli ludzie, którzy w jakimś sensie właśnie nadawali ton, którzy mieli władzę i tak dalej. Uważam, że to był błąd, że natychmiast kwalifikowano wszystkie właśnie wątpliwości, tak jak pani powiedziała, jako wyraz paranoi albo jako wyraz, nie wiem, jakiegoś oszołomstwa ciężkiego, dlatego że istnieje jakieś prawdopodobieństwo, w moim przekonaniu ono jest nikłe, ale ono istnieje, że był to zamach i to tak doskonale zakamuflowany, że wygląda jak wypadek, ale takie prawdopodobieństwo istnieje i moim zdaniem im bardziej będzie się mówić, że nie ma takiego prawdopodobieństwa w ogóle, tym się będzie wzmacniało jakby ten impuls, który zasila w ogóle myślenie spiskowe, w którym jak wiadomo, im bardziej czegoś nie ma, tym bardziej to jest, tak jak w Puchatku, jak się tam zagląda do tego miodku, to im bardziej nie ma tam miodu, tym bardziej ten miód tam jest. No i to moim zdaniem było bardzo szkodliwe, dlatego że jakby zepchnęło te energię, czy ten rodzaj jakby przerażenia, w którym wszyscy byliśmy też. Myśmy po prostu byli totalnie wszyscy przerażeni. Sam pamiętam, jak struchlałem po prostu w momencie, kiedy to się stało. Myślę zresztą, że zabójstwo Pawła Adamowicza było takim momentem bardzo podobnym do tego, co się wydarzyło i jakby bardzo podobne mechanizmy się uruchomiły też po tym, bo zaczęło się oskarżanie wzajemne o to, kto jest właściwie odpowiedzialny za to, czyja to wina, prawda, i czyja jest ta ofiara tak naprawdę. Drugą rzeczą, której zabrakło moim zdaniem, to pomnik, który powinien stanąć znacznie wcześniej. Była dobry pomysł na pomnik świateł, taki bardzo ładny projekt moim zdaniem. Uważam, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby coś takiego zrealizować i to na krakowskim przedmieściu spokojnie. To była jakaś nieprawdopodobna tragedia i to, że zostało to właśnie wprzęgnięte w taką klasyczną sytuację upolitycznienia totalnego, jakby, że kwestie merytoryczne realnie po prostu zaczynają być składową takiego przerzucania się, to znaczy ci, którzy chcą pomnika, to znaczy, że to są pisowcy, a ci, co nie chcą pomnika, to właśnie są ci dobrzy, nowocześni i liberalni i tak dalej. My nie chcemy pomnika, oni chcą pomnik i w związku z tym jakby ktoś, kto być może ma bardziej zniuansowane podejście do tej sprawy, no natychmiast jest relegowany jakby z tych dwóch grup. A druga rzecz, ostatnia rzecz, to zwróciłbym uwagę na język rzeczywiście
Po pierwsze język elit, ja mówiłem o tym wcześniej, że pogarda mas jest dobrze opisana w Polsce, a pogarda elit jest eliminowana, to znaczy jak są elity o sobie same sądzą, że nie są absolutnie nigdy, nie mają tych cech po prostu, że te cechy ma tylko ten zły lud. To jest zresztą polski fantazmat od dawna, tego strasznego chłopa, który przyjdzie i rozerwie po prostu na strzępy tego posiadacza ziemskiego. No i ale to oczywiście by trzeba głęboko w historii kopać, ale zwróciłbym na jedną rzecz uwagę państwa, mianowicie na to, moim zdaniem w jakimś sensie na moment założycielski dla polskiego hejtu, taki bardzo niedawny moment założycielski, który nie był jeszcze hejtem internetowym, ale właśnie był takim hejtem realizowanym przez ludzi, którzy i super oglądanym i w ogóle mega popularnym, realizowanym przez ludzi właśnie, których postrzegaliśmy jako członków elity, szeroko rozumianej, tych ludzi w każdym razie znanych w telewizji i tak dalej. To są pierwsze reality shows polskie, zwłaszcza te talent shows, czyli Idol na przykład. Nie wiem, czy państwo pamiętają ten początek lat 2000, bo to chyba wtedy jakoś mniej więcej ruszało, tę ekipę siedzącą za stołem i tych wyśmiewanych, hejtowanych ludzi, którzy tam przychodzili w najlepszej wierze, czasami oczywiście powodowani jakimiś swoimi fantazjami narcystycznymi, komuś się wydawało, że jest po prostu pięknym i obdarzonym fantastycznym głosem, charyzmatycznym wokalistą, no a był osobą, która prezentowała się zgoła odmiennie, powiedzmy. Ale też skala rechotu, takiego pogardliwego traktowania tych ludzi, jakichś potwornych rzeczy, które oni tam wysłuchiwali na swój temat, później takiego obiegu tych treści właśnie już w tym internecie, który się rozkręcał, tego takiego zbiorowego po prostu seansu szydery tak zwanej, w którym żeśmy wszyscy uczestniczyli. Ja też uczestniczyłem, oglądałem to wtedy i też mnie to bardzo śmieszyło. I wydawało mi się to super w ogóle fajne, że się właśnie w taki ostry sposób tutaj ktoś przejeżdża po jakichś takich ludziach, co to aspirują, nie wiadomo do czego. Później jak się nad tym zacząłem zastanawiać, to zaczęło mi się wydawać to jednak naprawdę dość potworne. To znaczy to, co się dzieje w tych programach po dziś dzień, to włosy się czasami jeżą na głowie. No. Jak ci ludzie są traktowani, jak w ogóle jest taki jakiś rodzaj takiego właśnie dogmatu, że ktokolwiek w ogóle ma jakieś aspiracje do czegokolwiek, ten musi się dać wytarzać po prostu w błocie, ten się musi dać upokorzyć wielokrotnie i ci, co to robią, są postrzegani jako wielcy idole, prawda? Jest osoba, która jeździ po takich różnych restauracjach i tam po prostu tych ludzi miesza z błotem, no i ma jakąś gigantyczną oglądalność, jest w ogóle to wszystko niesamowicie jakoś ten... To w jakimś sensie jest magnetyczne, to się ogląda jakby, to nawet przyciąga, ale to jest wszystko zbudowane dokładnie na tych mechanizmach, o których mówimy, to znaczy czerpiemy satysfakcję i oglądamy te programy, w których jedni ludzie upokarzają innych ludzi. No to jeżeli lubimy to oglądać, to są programy, które osiągają jak największą oglądalność, to coś to o nas mówi. I potem jakby możemy oczywiście się strasznie dziwić, że ojej, takie straszne rzeczy w internecie, no ale to są rzeczy, które się ze sobą łączą. Chciałbym od siebie jeszcze dodać dwie rzeczy. Znaczy, wydaje mi się, że ta katastrofa smoleńska to też jest taki moment, w którym my się zderzyliśmy z tym, że jesteśmy społeczeństwem posttraumatycznym. To jest to, o czym mówiła Edyta. I ja też dlatego bardzo chciałem taki głos psychoanalityczny przywołać na naszych spotkaniach, bo my też koniec końców gdzieś cały czas oscylujemy, różnie to nazywając, ale gdzieś właśnie wokół zdiagnozowania polskiego społeczeństwa, że te spektakularne traumy, takie jak katastrofa smoleńska, takie jak zabójstwo Adamowicza, to są te momenty, w których nagle wszystkie te zadawnione traumy, łącznie z rozbiorami, z tym wszystkim, co się nawarstwiło przez wieki naszej historii, nagle zaczyna żyć. To zresztą twoje środowisko, Instytut Hany Sigal w Warszawie wydał takie oświadczenie po zabójstwie Adamowicza, kiedy mówicie tak, kiedy doświadczamy utraty, traumy, odżywają w nas wszystkie nasze poprzednie podobne doświadczenia żałoby od najwcześniejszych chwil życia. I dlatego ja tutaj ciągle walczę o ten podmiot zbiorowy. Wydaje mi się, że jest chociaż to karkołomne, to jednak próba przełożenia tego w porządku indywidualnego nawarstwiania się traum, z nawarstwianiem się traum w życiu
społecznym w historii, to jest coś takiego, co dużo tłumaczy i co też tłumaczy, że być może wszyscy wtedy działali pod wpływem właśnie traumy i obóz pisowski, prawda, który mówił o zamachu i obóz platformerski, który bronił się przed tym, to była sytuacja jednak nadzwyczajnego gdzieś tam wytrącenia z racjonalności. Tłumaczyłbym po prostu to jako też pewien napis. Natomiast druga rzecz odnośnie, Bartoszu, pozwól tego, co ty powiedziałeś. Kiedy mówię o tej refleksyjności, to absolutnie nie wykluczam emocji. To znaczy, i wydaje mi się, że to jest ten wymiar też wyspiańskich naszych poszukiwań. No jeżeli Wyspiański jest w stanie powiedzieć energetycznie w Wyzwoleniu, że nienawidzimy się wzajem i to nie jest wcale nasze najgorsze złe, że nic innego już nam nie wychodzi, ten ogromny sarkazm i emocjonalność, one wynikają z tego, że on potrafił się z czymś skomunikować też w sobie samym i wydaje mi się, że ten typ autorefleksji, czyli skomunikowania się z sobą samym, on nie byłby możliwy bez emocji. To znaczy, to jest właśnie pytanie, jak skomunikować się z nienawiścią w sobie? Znaczy nie poprzez abstrakcyjne rozważania, no tylko właśnie bardzo trudny proces zderzania się też z własnymi emocjami. I także tutaj nie widzę jakoś między nami sporu bardzo istotnego. A chciałbym powiedzieć, że też jest czas na zastanowienie się nad emocjami innych, a nie nad swoimi. Znaczy, że jest jakaś taka orientacja, która jest trochę... Jeszcze paradoksalnie trochę antysokratejska, mimo wszystko, to znaczy, że rzeczywiście jest jakby ważniejszy ten drugi niż ty w pewnym momencie, że na to idzie cały kierunek i wysiłek. Znaczy, że ten drugi jest ważniejszy, taka powiedzmy lewinasowska sytuacja, tak? Wymaga po prostu ode mnie twarz drugiego. Okej. Okay. W jakimś sensie na rzecz po prostu wykonania jakiejś pracy. Okej, to dziękuję. Ja myślę, że to w tej chwili się rozumiemy. Bardzo proszę, kolejne głosy. To może pan najpierw, a potem pani, jeśli dobrze widzę, i pan jako trzeci. Dobrze? Czyli... Przepraszam, że tak wskazuję palcem i nieprecyzyjnie mówię, ale nie znam państwa nazwisk. Proszę bardzo. Nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Mateusz Grela i chciałbym się odwołać na początku do słów, które pan profesor powiedział na początku, mówiąc, że... Może ten hejt wcale nie jest taki zły, żeby ludzie wypluli coś z siebie, tak? Czyli taka trochę bagatelizowanie tego hejtu w internecie, który później przejawia się w mowie nienawiści, który już stanowi duży problem społeczny moim zdaniem i przejawia się też w realne czyny, no bo stworzyliśmy sobie taki drugi jakby świat, w którym możemy egzystować, aby nie borykając się z tymi problemami, które są w realnym świecie, tak? I tutaj chciałbym się odwołać do tego, że hejt jest również taką przemocą psychiczną, tak, którą w internecie aby ma miejsce wobec drugiej osoby. A czy rzeczywiście powinniśmy takie rzeczy bagatelizować? No bo postępujmy też wbrew zasady, którą ja jako dziecko jakby pisałem przyswojono, czyli nie czyń drugiemu sobie niemiłe. Wydaje mi się, to jest bardzo prosta zasada i powinniśmy się również w internecie kierować. I stąd też właśnie pytanie, co możemy zrobić z tym hejtem, żeby zapobiegać temu. I tutaj też padło ciekawe słowo cenzura. No moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie. Może bardziej odwoływanie się do jakichś norm etycznych, moralnych. Może edukacja już w szkołach podstawowych, no bo ten hejt też się spotyka z osobami młodymi, które by nie uważają tego za jakieś czynienie zła, czynienie czegoś złego drugiej osobie, a może się to spotkać z dużym problemem też psychicznym u tych osób, jeżeli wezmą ten hejt do siebie. No, nie mówię to jednak już w przypadkach politycznych, które też padały, no bo te osoby pewnie zdają sobie z tego sprawę. Ale przede wszystkim może wystarczy po prostu odwołać się tych rzeczywiście norm moralnych, etycznych, które powinniśmy postępować w codziennym życiu, tak? Żeby jeżeli tutaj padło słowo, że nie obrażamy kogoś, kto ma bejsbola, tylko dlatego, bo się go boimy, no to nie jest dobre. Nie powinniśmy obrażać innych tylko i wyłącznie dlatego, że są po prostu ludźmi, tak, że wszyscy nie powinniśmy się obrażać. To normalne, że każdy z nas ma jakieś myśli, które przechodzą, ale one, tak jak tutaj padł ciekawy cytat z książki, że one, jeżeli tylko poznamy się na tej drugiej osobie, jeżeli postaramy się ją zrozumieć, to mogą mieć zupełnie inny wydźwięk. Tak? To, że kogoś w jednej chwili nienawidzimy, bo się tak zachowuje, w drugiej może mieć całkowicie zupełnie inne, może mieć zupełne przeświadczenie na ten temat. I może właśnie ta edukacja, co państwo o tym sądzą? Dziękuję bardzo. Może zróbmy tak, że zbierzemy trzy głosy, tak?
i wtedy spróbujemy odpowiedzieć. Bardzo panu dziękuję. Czyli teraz głos tam z tyłu, pani jako pierwsza, Joanna z tego co widzę, przepraszam, ale trochę mnie oślepia. Prosimy mikrofon do tyłu, dobrze? I potem dopiero pan. Dzień dobry, ja tu od początku podnoszę rękę, ale pan jakoś w tą stronę nie patrzy. A dlatego biorę to mówię, na siebie. Biorę to, nie, ja się chciałam wytłumaczyć, bo ja się pogubiłam, szczerze mówiąc, ale tak, znaczy pogubiłam się w tym, co chciałam powiedzieć i tak już uparcie podnoszę rękę, ale znaczy po pierwsze chciałam trochę zaprotestować. Uważam, że tutaj sporo padło takich wypowiedzi, które bardzo spłycają i tak jakoś zawężają i na przykład takie, takie zestawienie w polityce, że jest PiS i opozycja i że są dwie narracje. Ja się z tym, no chcę zaprotestować, ja się z tym nie zgadzam. Znaczy w sprawie Smoleńska było wiele, znaczy było więcej głosów moim zdaniem, ale to już zostawmy ten Smoleńsk, tylko jakby opozycja nie jest dla mnie jednym, jednolitym głosem, prawda, że jest Kaczor i nic więcej. Znaczy zupełnie się z tym nie zgadzam. I w ogóle uważam, że tu sporo padło takich wypowiedzi, znaczy ja w ogóle się zastanawiam, o czym jest ta dyskusja, bo w ogóle jeżeli chodzi o jakieś wypowiedzi w internecie, które są okropne, no to jakby czy w ogóle jest sens o tym dyskutować, tak? Ja trochę nie widzę sensu, żeby o tym dyskutować, że są w internecie jakieś bezsensowne, znaczy po prostu upodlające ludzi wypowiedzi, bo to jest jakby rzecz oczywista, że tego lepiej, żeby nie było. Natomiast pytanie jest takie, a co jeżeli ten gniew i to oburzenie i ta nienawiść nawet, jeżeli są zasadne, tak? Po śmierci tragicznej prezydenta Adamowicza był taki głos też w internecie, bo w internecie moim zdaniem toczą, bo tak jakby zostało internet sprowadzony do tego, że ludzie tam wylewają i wyrzucają nie wiadomo co. W internecie toczą się dyskusje również, prawda? I nie wiem, czy konstruktywne jest spotkanie na temat tego, co jest okropne, czy nie byłoby lepiej dyskutować o tym, co jest interesujące, bo nie wiem, dlaczego mamy się interesować jakimś... Ale jednak pani przyszła. No tak, przyszłam ze względu na pana między innymi i ze względu na panią, która tu jest gościem, ale muszę przyznać się do swojego rozczarowania. To znaczy do pana Tomasza Stawiszyńskiego mam konkretne pytanie, bo jak jestem w stanie uwierzyć, że pan jest ciekawy pana Terlikowskiego i jego sposobu myślenia, tak jakoś trudno by mi było uwierzyć, że pan Terlikowski jest wzajemnie ciekawy pana. Znaczy chciałam pana zapytać o... A słuchała pani jakiejś naszej rozmowy? Nie, nie słuchałam. A to polecam. Może jestem uprzedzona rzeczywiście, ale jakby jeżeli pan Terlikowski kieruje się w życiu nauką Kościoła katolickiego, no to trochę jest przewidywalne, tak mi się wydaje, nie? To znaczy jakby na ile mogą być ciekawe, na ile może być ciekawe myślenie dogmatyczne, też to jest pytanie. Ale właściwie główne moje takie pytanie jest odnośnie, bo po śmierci prezydenta Adamowicza pojawiła się wypowiedź takiej pani psycholog dwojga nazwisk, pamiętam chyba pierwsze, Milska, Wrzesińska chyba. I też było takie nawoływanie wtedy do autorefleksji, do uderzenia się we własne piersi, szukania nienawiści w sobie. I ona napisała coś takiego, że zazwyczaj ci ludzie wrażliwi i tak są autorefleksyjni i nikt ich potrzebuje do tego nawoływać. Natomiast jak się tak nawołuje, to najczęściej ci ludzie bardziej wrażliwi, ci ludzie, którzy i tak są autorefleksyjni, będą jeszcze bardziej autorefleksyjni, a ci, którzy z grubej rury hejtują, że tak powiem, prawda, czy się porywają na czyny takie straszliwe, no to jakby i tak tego nie zrobią. Więc po prostu ja już jestem zniesmaczona takim nawoływaniem się do odszukiwania w sobie. No dobrze, ja się mogę przyznawać do swoich negatywnych uczuć, no ale jakby no one są czasami zasadne i słuszne, prawda? Więc jakby, nie wiem, w ogóle nie rozumiem, o czym jest ta rozmowa. Przepraszam, ale się pogubiłam. Okej, to jeszcze trzeci głos i spróbujemy się odnieść. Przepraszam, czy ja mogę przejąć mikrofon, bo akurat tutaj jest. Dobrze, to prosimy. Ale, no. Bo ja akurat w przeciwieństwie do mojej przedmówczyni zgadzam się z wieloma rzeczami, natomiast nie zgadzam się z tym, że nie warto rozmawiać o hejcie, ponieważ uważam, że warto o nim rozmawiać, ale trochę z innego punktu widzenia, ponieważ zabrakło mi też gdzieś tego aspektu rozmowy o hejcie jako narzędziu marketingowym. Czyli że istnieje teraz w przestrzeni rzesza osób, które budują swoją obecność internetową głównie, ale też
każdą inną poprzez hejt. I mam tutaj na myśli takie twory jak na przykład Siostry Godlewskie, które, czy Doda kiedyś była takim fenomenem też, że wszyscy Dodę hejtowali i wszyscy z takim jakby oświeconym pewnym podejściem, pewne komentarze zamieszczali, a Doda to monetyzowała w bardzo taki przewrotny sposób. I tego fragmentu hejtu jako takiego narzędzia, które czasami jest wręcz wykorzystywane przez różne teraz agencje. O kim się nie mówi, o kogoś nie hejtuje, to nie istnieje tak naprawdę w przestrzeni publicznej. Więc to też jest taki wątek, który moim zdaniem warto poruszyć, a on tutaj nie zaistniał. Ten hejt zaistniał w przestrzeni jakby wylewania żółci politycznej, wylewania i tego, co to może w przestrzeni zrobić. Natomiast hejt stał się moim zdaniem, nie wiem jak państwo to oceniacie, narzędziem marketingowym teraz, który bazuje na tych instynktach w pewnym sensie. Dziękuję bardzo. I czwarty głos i wtedy nasi goście odniosą się do państwa pytań. Proszę bardzo. Ja chciałem nawiązać do tego, co już państwo powiedzieli, to znaczy do tych nieprzepracowanych traum. Myślę, że kiedy mówimy o traumach, to pojawiają się dwa komponenty. Jeden komponent to jest lęk, a drugi bardzo istotny to jest figura wroga, bez którego tak naprawdę chyba my nie istniejemy. Przecież na przestrzeni setek lat myśmy ciągle mieli jakiegoś wroga. No? Albo na zachodzie, albo na wschodzie, w czasie potopu szwedzkiego również z północy, o czym teraz trochę może nie pamiętamy. W związku z tym, jeśli nie ma tego wroga, to my tak naprawdę nie istniejemy. No? Jeśli go nie ma, to musimy go sobie stworzyć. Ja również, podobnie jak pan, słucham Radia Maryja z ciekawości, no właśnie zobaczyć, co się tam mówi, jak ci ludzie myślą, dlaczego w ten sposób myślą, dlaczego to ich myślenie jest takie, że tak powiem, kanałowe. I tam oczywiście również pojawia się ten wróg. No i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście ten hejt to nie jest taka zastępcza forma naszej walki z wrogiem. Z wrogiem, którego łatwiej jest uderzyć, kiedy go nie widzimy, bo kiedyś przeczytałem bardzo ciekawą książkę Grossmana, jeśli dobrze pamiętam, o zabijaniu, który analizuje reakcje psychiczne żołnierzy na przestrzeni no, kilku wojen, nie tylko wojen światowych, ale nawet jeszcze wcześniejszych konfliktów zbrojnych i wskazuje na jedną zasadniczą rzecz, że kiedy żołnierze walczyli twarzą w twarz, o wiele trudniej było zabić przeciwnika niż teraz, kiedy dzieje się to no, zupełnie w inny sposób. Przywołany został tutaj również jeszcze pan Szczygieł, który przecież napisał sporo książek o Czechach. No, bardzo ciekawych książek. Ja w trakcie wakacji jadąc na Chorwację stwierdziłem, że może ciekawszym krajem jest zatrzymanie się w tych takich trochę nijakich w naszym spostrzeżeniu Czechach i zauważyłem pewną różnicę. Tam rzeczywiście ludzie, kiedy spotykają się w tych knajpkach, a dyskutują na zupełnie inne tematy. Tam tematem rzeczywiście jest gatunek piwa, który jest lepszy, a który jest gorszy. U nas, kiedy my się spotykamy, od razu w naszych rozmowach pojawia się temat, kto kogo okradł, oszukał, że to jest zupełnie inny poziom dyskusji. Także no właśnie wracam do tego mojego pytania, czy ten hejt nie jest zastępczą formą walki z wrogiem? Dziękuję. Bardzo proszę o państwa reakcję. Może teraz Tomasz pierwszy. Dużo wątków. Może tak nie po kolei, ale najpierw do pani, która zanegowała zasadność tej dyskusji. To znaczy, ja nie mam takiego poczucia, że powinno się rozmawiać tylko o zjawiskach pozytywnych, niby dlaczego. Jest mnóstwo zjawisk, które mają charakter negatywny w różnym sensie moralnym i nie tylko moralnym, o których rozmawiamy i hejt jest jednym z takich zjawisk, niewątpliwie.
szerzej rozmawiamy tutaj o agresji w życiu publicznym po prostu, o wzajemnym rozumieniu się, dewaluowaniu się, postrzeganiu przeciwnika ideowego, politycznego itd., itd. Więc o tym myślę ta dyskusja jest, czy w zamierzeniu przynajmniej, no bo wiadomo, że przebieg może, można oceniać różnie. Co do tego, bo rozumiem, że pani mi jakoś zarzuciła tak zwany symetryzm, to znaczy właśnie coś, co funkcjonuje jako inwektywa po obu stronach sporu politycznego. Nie mam takiego poczucia, żebym tutaj zadekretował czy zadeklarował się jako symetrysta, bo na przykład nie uważam, że racja jest rozłożona równo po obu stronach. Mam przekonania lewicowe i naprawdę bardzo odlegle mi i światopoglądowo i w każdym innym sensie do aktualnie rządzącej partii. Natomiast dostrzegam także wewnątrz tej grupy osób czy tego obozu politycznego szeroko rozumianego środowiska, które właśnie jest mi bliskie i z którym chciałbym się identyfikować, pewne zachowania, które dla mnie są niepokojące i które postrzegam jako poniekąd lustrzane odbicie zachowań w tym obozie przeciwnym. I mam poczucie, że nie jesteśmy wyjęci spod prawideł psychologicznych, to znaczy nie jesteśmy jakąś grupą osób, które tylko dlatego, że nie identyfikują się z Prawem i Sprawiedliwością, no to są wyłączone i ich umysły nie popełniają błędów poznawczych, nie wiem, nie zapamiętujemy się w jakichś właśnie agresywnych odruchach, zawsze wszystko widzimy takie, jakim jest, nigdy nie oceniamy niesprawiedliwie naszych przeciwników politycznych, zawsze mamy rację i tak dalej. Nie uważam, żeby tak było. I w tym sensie widzę pewne podobieństwo i tu się pojawi René Girard, o którym jak pojawia się na początku strzelba, to musi wypalić, więc tak na początku prowadziłem René Girarda jako strzelbę, to teraz z niej wystrzelę. René Girard, francuski myśliciel, bardzo, bardzo ciekawy. W tym sensie powiedziałem, że to może być alternatywna wobec psychoanalitycznej narracji. Myślałem, że będziemy bardziej rozmawiali, czy że Edyta będzie bardziej robiła taką właśnie w duchu klasycznego analizowania podmiotu zbiorowego. Trochę to zrobiłaś przy okazji Pawła Adamowicza właściwie, ale dlatego mówiłem, że to może być dyskurs alternatywny. Ale tu jest taka perspektywa, gdzie patrzymy właściwie kompletnie nie przez pryzmat indywidualnej psychologii, tylko przez pryzmat zjawisk zbiorowych. Girard powiadał, że organizującą zasadą życie społeczne, a w jakimś sensie też taką zasadą konstytuowania się podmiotowości, jest zasada mimetyzmu. To znaczy, że my uczymy się pożądać poprzez naśladownictwo. Tak jak się uczymy różnych innych czynności życiowych, naśladując innych, tak uczymy się także naszych pragnień. Pragniemy zawsze tylko tego, co chcą inni. Nigdy nie pragniemy sami z siebie. Zawsze istnieje trzeci czynnik w tym układzie trójkątnym, gdzie jestem ja, przedmiot, którego pragnę i jeszcze właśnie ktoś, kto zapośrednicza moje pragnienie, kto wskazuje mi, czego mam pragnąć. No, to jest jakoś taka pokrótce wyłożona zasada mimetyzmu, ale ten mimetyzm prowadzi do przemocy w prostej linii, no bo skoro uczymy się pragnąć tego, co inni, no to mamy konkurencję w pragnieniu. To znaczy obiekt jest zawsze pożądany przez więcej niż jeden podmiot, w związku z czym podmioty wchodzą ze sobą w rywalizację, którą Girard nazywa rywalizacją mimetyczną. Jedynym sposobem wyjścia z tego układu, który prowadzi do unicestwienia się, samo unicestwienia się wspólnoty, która w końcu zaczyna pragnąć tego samego i wszyscy upodabniają się do siebie, zaczynają być już jednakowi. To jest taki model teoretyczny, ale Girard twierdzi, że to jest też model empiryczny, że to się po prostu zdarza w świecie. No to jest wyznaczenie kozła ofiarnego, kogoś, kogo obciąży się winą za ten kryzys, w którym wspólnota się pogrążyła ze względu na to, że wszyscy pragną tego samego i że wszyscy są wobec siebie zaantagonizowani. Musi być ktoś, kto będzie obarczony winą, kogo się zabije i jak się go zabije, warunkiem jest to, żeby naprawdę uważać, że to on wszystko spowodował, cały ten kryzys, no to kryzys minie. I teraz
jak popatrzymy na polskie życie społeczne przez pryzmat tej zasady mimetycznej, czy przez pryzmat właśnie takiego upodabniania się zantagonizowanych stron do siebie, bo Girard powiada w innych już bardziej skomplikowanych analizach, których nie będę rekonstruował teraz, powiada, zasadą każdego sporu jest mimetyzm. To znaczy zawsze zwaśnione strony upodabniają się do siebie. No to jeśli ja czytam w takim małym briefingu prasowym, prawda, wypowiedzi po katastrofie smoleńskiej, kiedy tak, strona pisowska mówi, że to było morderstwo i że nawet jeżeli to nie było morderstwo takie wprost popełnione jakby przez Rosjan, to atmosfera polityczna w kraju była taka i hejt na Lecha Kaczyńskiego był taki, że to doprowadziło pośrednio rozłączanie wizyt, prawda, cały te takie mówienie, że prawda, to jest taka mniej istotna wizyta i tak dalej. Wszystkie te, cała ta atmosfera polityczna jakby doprowadziła do tego, co się wydarzyło, w związku z czym obóz polityczny Platformy i wyborcy też poniekąd ponoszą właściwie odpowiedzialność, wszyscy, którzy hejtowali Lecha Kaczyńskiego, za tą odpowiedzialność. Potem w 2013 roku przed Kancelarią Rady Ministrów podpala się człowiek. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, była taka sytuacja, wówczas mało się raczej o tym mówiło. I teraz strona pisowska mówi, że był to polityczny gest, że to było polityczne, wydarzenie polityczne i odpowiedzialność za to ponosi ten rząd, bo to właśnie o to, do czego doprowadziliście, co się stało z tym człowiekiem. Wy macie jego krew na rękach. Wtedy z kolei media liberalne piszą, że był to człowiek niezrównoważony psychicznie, nawet w Gazecie Wyborczej się taki tekst pojawia. No to zostawmy to, bo to jest jednostkowy dramat, a nie wydarzenie polityczne. Potem płonie już za rządów PiSu pan Piotr pod Pałacem Kultury i teraz strona pisowska mówi, że był to jednostkowy akt, to była sytuacja człowieka, który był niezrównoważony psychicznie i tak dalej, ale strona liberalna mówi nie, to właśnie był, to jest w zasadzie gest polityczny, wy ponosicie odpowiedzialność za to, wy macie krew na rękach, to wy poniekąd jakby doprowadziliście tego człowieka do tego, więc wy go właściwie zabiliście, powinniście się podać do dymisji. I teraz następuje atak na Pawła Adamowicza. Strona liberalna mówi, to był wynik waszego działania, to był gest polityczny, a strona pisowska mówi, to był efekt działania jakiegoś człowieka, który był niezrównoważony. To znaczy, to po prostu są lustrzane narracje, tylko że one się zamieniają. W momencie, kiedy się dzieje coś, co jest z perspektywy, co ma jakby znak minus, no to włącza się jeden po jednej stronie, a drugi po drugiej stronie, a w momencie, kiedy jest znak plus, to jest dokładnie odwrotnie. No i teraz problem polega na tym, że nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w tym kraju wszyscy mają krew na rękach. Żyjemy w kraju, w którym wszyscy zamordowali już kogoś, to znaczy, w którym albo jeżeli jesteśmy zwolennikami obozu liberalnego, to mamy krew na rękach, między innymi ofiar katastrofy smoleńskiej, prawda, i tego człowieka, który się spalił pod urmem zarządów Platformy, a jak jesteśmy wyborcami PiSu, no to mamy też krew na rękach, choćby tego człowieka, który się spalił pod Pałacem Kultury i Pawła Adamowicza. I po prostu ta sytuacja jest naprawdę potencjalnie bardzo niebezpieczna. To znaczy, jeśli będziemy wchodzili w te dyskursy, jeśli nie uświadomimy sobie właśnie zasady mimetyzmu, która nami rządzi, jeśli nie zobaczymy, że właściwie wpadamy w taką strukturę, która nami powoduje, która za nas mówi w gruncie rzeczy, która nas antagonizuje wobec siebie, ustawia naprzeciwko i każe w tych, którzy mają odmienne przekonania, inne poglądy, widzieć morderców odpowiedzialnych za wszystko, co tragiczne się wydarza, no to po prostu za chwilę faktycznie dojdzie tutaj do wojny domowej już całkiem realnej. Już nie tylko teoretycznej i takiej wyobrażonej, tylko całkiem realnej. Edyta? Tak. To zdanie, które powiedziałeś, że żyjemy w kraju, w którym wszyscy mają krew na rękach, to wydaje mi się, że trochę ono uderza też w to, o czym pan mówił, to znaczy w to doświadczenie traumy i takiego
obchodzenia się z traumą, no bo to, co jest dramatyczne, oprócz różnych innych rzeczy w traumie, to jest między innymi poczucie całkowitej bezradności, zdania na okoliczności i braku wpływu na to, co się stało. To jest jeden z takich elementów, no właśnie, które konstytuują traumy, że jesteśmy zalani jakimś zdarzeniem, na które kompletnie nie mamy wpływu, nic nie możemy poradzić i które nas niszczy, dzieją się w nas, obok nas straszne rzeczy. I nienawiść pozwala się bardzo dobrze wokół tego zorganizować, to znaczy odzyskać jakiś rodzaj poczucia sprawczości, iluzyjnego bardzo, ale przekonania, że oto ja teraz, prawda, będę mieć siłę i oto ja będę sprawcą nieszczęścia raczej niż jego ofiarą, więc pozwala to wydobyć się z tego poczucia bezradności i braku wpływu, które no, pan tak zarysował w naszej historii jako dość dojmujące doświadczenie. Drugą myśl, jaką miałam, to tak, że trochę sympatyzowałam z tym pani poglądem, że po co tak o tym hejcie rozmawiać, to znaczy w tym sensie, że nienawiść jest potwornie nudna, to znaczy naprawdę no, na ile sposobów można nienawidzieć drugiej osoby, znaczy w którymś momencie ten hejt to jest powielanie ciągle tego samego, to jest jałowe, to jest bezpłodne, ale właśnie na tym polega ten dramat, że jeśli nie uda się tam zrobić szczeliny, nie uda się nam zbudować właśnie jakiegoś innego obszaru, czegoś, co by się tej nienawiści przeciwstawiało, co by ją modyfikowało czy hamowało, to ona będzie eskalować, dlatego że ona nie wyprodukuje niczego innego poza nienawiścią niestety. A trzecia rzecz, którą miałam w głowie po tych państwa różnych wypowiedziach, to znaczy właśnie to jest taki element mojej troski związanej z kulturą taką promującą perwersję, promującą ekshibicjonizm, promującą bezwstyd i zarabiającą pieniądze na upokarzaniu albo innych, albo siebie, że to jest, jak się mówi właśnie o popędzie śmierci w psychoanalizie, to mówi się, że albo on jest milczący, to znaczy, że idealizujemy taki stan, w którym najlepiej, żeby nic nie było, żeby się nic nie zmieniało, żeby wszystko było jak zawsze i żeby nie był wymagany od nas żaden ruch, żaden wysiłek, żadna zmiana, czyli trochę taki rodzaj katatonii byłby ideałem, a Freud mówi stan nieorganiczny w ogóle najlepiej, jak kamień być. I że to jest takie dążenie, wyobrażenie takiego najświętszego już spokoju. Albo on jest głośny, znaczy on się manifestuje jako agresja, to jest ta wersja Hamleta, albo on jest perwersyjny i to jest najgorsze rozwiązanie, to znaczy takie, w którym zaczynamy czerpać z tego wszystkiego przyjemność i ta nienawiść i hejt już nie służy nam wyłącznie bronieniu się przed różnymi naszymi własnymi dylematami i umieszczaniu ich możliwie daleko od siebie, tylko zaczynamy mieć satysfakcję z tego, znaczy satysfakcję z bólu, z cierpienia albo własnego, albo cudzego. I wtedy rzeczywiście jest bardzo trudno to zmienić tak na poziomie właśnie gabinetu, na poziomie kontaktu z indywidualnymi osobami, a podejrzewam, że na poziomie kontaktu ze społecznościami jeszcze trudniej. To tak mi się przypomniało, jak ksiądz profesor Tischner mówił na jakimś wykładzie, że Polacy, że wiarą Polaków to nie jest rzymski katolicyzm, tylko masochizm. Proszę Państwa, ja tak spoglądam niespokojnie na zegarek. Jest już za 20:10. W związku z tym myślę, Bartoszu, że w tym momencie postawimy kropkę. Tym bardziej, że chcieliśmy jeszcze zaprosić Państwa na afterparty, na lampkę wina, jest DJ, więc jest okazja do kuluarowych rozmów. Bardzo Państwa zapraszam i zachęcam do tego, żeby z nami jeszcze chwilę zostać. Będzie można też jeszcze z naszymi gośćmi chwilkę porozmawiać. I chciałbym, żebyśmy gorącymi oklaskami podziękowali naszym gościom. Edyta Biernacka, Tomasz Stawiszyński. Proszę Państwa, no być może temat naszej rozmowy był źle dobrany, być może, że rozmawialiśmy nie tak jak trzeba, ale wydaje mi się, że no to jest ten truizm, że warto rozmawiać, prawda? I że rozmowy, żeby było symetrycznie, zawsze są niedokończone. Także chyba taki jest styl też tych spotkań, że próbujemy nieśpiesznie i nie do końca konkluzywnie opisywać rzeczywistość i się w nią wsłuchiwać. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne wydarzenie, które będzie 14 kwietnia w niedzielę. Zatytułowaliśmy je Janusze versus hipsterzy.
I naszymi gośćmi będą Ziemowit Szczerek, znany Państwu na pewno pisarz, reportażysta, felietonista, oraz Leszek Jarzdzewski, szef Liberté, łódzkiego środowiska liberalnego. Może jeszcze kogoś doprosimy do tego składu, to się zastanowimy. Natomiast kolejne wydarzenie będzie w maju, 24 maja i temat będzie brzmiał Symetryzm i jego wrogowie. I gośćmi będą Karolina Wigura, która zaznaczyła, że nie jest symetrystką i że się do tego dystansuje, aczkolwiek mamy nadzieję, że będzie trochę broniła tej perspektywy, przynajmniej tłumaczyła, co to jest, a jej współrozmówcą będzie artysta audiowizualny i artysta spekulatywny, jak o sobie mówi, bardzo ciekawa postać z Lublina, Tomasz Kozak. To są nasze kolejne wydarzenia. Bardzo Państwa zapraszamy na nie wraz z Bartoszem i prosimy śledzić nas na Facebooku, gdzie będziemy wszystkie informacje zamieszczać. W imieniu Bartosza i swoim bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że za chwilę spotkamy się w foyer. Dziękuję bardzo. Dzwoniłam do ciebie, no ale nie wiem, ale ja za ciebie dzwoniłam.